To już ostatnia odsłona tegorocznej rywalizacji o tytuł żużlowego mistrza Europy. Na czele klasyfikacji Tauron Euro Speedway Championship Polak Janusz Kołodziej ma jednak tylko jeden punkt przewagi nad Duńczykiem Leonem Madsenem. Trzeci Patryk Dudek też myśli o złocie, bo do lidera traci tylko 6 punktów i co ciekawe Znator w Pardubicach najlepiej, bo wygrał tu ostatnią Zlatą Przylwę. Dla Kołodzieja to powrót na ten tor po kilkunastu latach i odkrywanie go na nowo. Jak tor długi i szeroki, bo przystosowany do ścigania nawet w sześciu. Liczymy na sporo walki, efektownych wyprzedzań biało-czerwonych z końcowym triumfem Porybniku, Gistrow i Łodzi. Czas na rozstrzygnięcia w cyklu SEK w czeskich Pardubicach. A właśnie ze stadionu Świdków w czeskich Pardubicach, Hubert Malinowski. Witam Państwa wspólnie z naszymi stałymi ekspertami transmisji z cyklu SEK. Jest z nami Sebastian Ułamek, witam Cię. Witam serdecznie. I Tomasz Gapiński, witaj Tomku. Witam, dzień dobry. Panowie, Wy też macie różne doświadczenia i wspomnienia z tym torem. Tomek, wiem, że Ty byłeś tu bardzo dawno temu i pewnie niewiele pamiętasz. Sebastian, Ty z kolei długo byś mógł wymieniać swoje starty w Pardubicach, prawda? Prawda, no tak jak padło pytanie, ile razy tu byłem i mogę powiedzieć szczerze, podczas mojej prawie 30-letniej kariery, to nie jestem w stanie nawet policzyć, ile razy, bo to było naście razy, naście dziesiątek razy. Tomku, a Ty kiedy ostatni raz? O, około 20 lat temu na przełomie, bodajże kiedy kończyłem wiek juniora, przechodziłem seniora. Gdzieś w tym momencie jedyny raz tu byłem, więc za wiele tutaj na temat tego toru się dzisiaj nie wypowiem. Ale to jest tor szeroki, to jest tor długi, to jest tor, który może dzisiaj sprzyjać walce, bo warunki na torze są też dobre. Zobaczmy klasyfikację generalną po trzech turniejach. Powiedziane zostało już, że Janusz Kołodziej ma tylko punkt przewagi nad Madsenem, Patryk Dudek na trzecim miejscu, ale on będzie atakując, musiał się oglądać także na Mikkelsena, który traci do niego tylko 4 punkty. Dawno nie mieliśmy tak interesującej sytuacji przed ostatnim turniejem. Na kogo stawiacie, panowie? I dlaczego na Janusza Kołodzieja? Dobre i od razu właśnie odpowiedziałeś, ale cały czas tu w parkingu, no niestety w naszym gronie jako biało-czerwoni cały czas no, jesteśmy z Januszem razem i trzymałem mu bardzo kciuki, żeby też zdobył, powiem tak szczerze, żeby dołączył do mnie, bo ja mam też ten złoty medal na swoim koncie i 2 srebrne, ale to złoto jednak lepiej smakuje niż jakikolwiek inny kolor. Także ale to były jeszcze Mistrzostwa Europy, to był rok 2010, w cyklu SEK Polak jeszcze nie wygrywał. W cyklu SEK nie, ja startowałem w cyklu SEK, ten właśnie pierwsze początki, miałem przyjemność startować, tam wtedy też nie było źle, bo jedną z rund zaliczyłem, bo to były 3 rundy też, bodajże Toliati, Goriczan i miało być w Toruniu. Panowie, za chwilę wrócimy, bo tu mamy i złotego, i srebrnego medalu listę Mistrzostw Europy, ale zobaczmy najpierw to, co działo się w trzech dotychczasowych turniejach. Powiedzieć, że cykl SEK to w tym roku wojna polsko-duńska, to jak nic nie powiedzieć. Żużlowcy tych nacji zdominowali Mistrzostwa Europy, zajmując pierwsze 8 miejsc w klasyfikacji generalnej. O tym, że to Polacy i Duńczycy będą rozdawać karty, przekonaliśmy się już w Rybniku, gdzie brylowali Kołodziej, Dudek, Mikkelsen i Madsen. Ten ostatni zawody zaczął tak, jak to ma w zwyczaju, czyli słabo, od jedynki i zera. Źle wystartowałem, poszliśmy w złą stronę z ustawieniami i nie miałem szybkości. Zrobimy poprawki i mam nadzieję, że w następnych biegach będzie już lepiej. I lepiej faktycznie było, bo od tej pory już nie przegrał z nikim, wygrywając zawody z 13 punktami. Więcej o oczko zgromadzili jednak Mikkelsen i Kołodziej. I to właśnie wychowanek Tarnowskiej Unii był bohaterem w niemieckim Gistrow. W jednym z biegów, mimo iż jechał czwarty, wyprzedził wszystkich i wygrał. Do finału wjechał koncertowo, a tam nieco podpuścić do falstartu chciał go Leon Madsen. Był mocno wychylony swoim kołem i po prostu gdzieś tam kątę złapałem jego ruch i po prostu jak się coś rusza, to coś ci mówi jedź. I pojechał, wygrywając finał tuż przed Patrykiem Dudkiem. Obaj Polacy zajęli odpowiednio pierwsze i drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, ale to Kołodziej wypracował sobie 3-punktową przewagę nad kolegą z reprezentacji, 4-punkttową nad Madsenem i pechowym Mikkelsenem. Do Łodzi przyjechał kontuzjowany, zdobywając zaledwie 6 oczek i można powiedzieć, że wypisał się z walki o mistrzostwo. Na motoarenie brylowali Kubera i Madsen, bez problemu wjechali do finału. Tego samego nie mógł jednak powiedzieć Kołodziej, który właśnie tą szarżą na ostatnim łuku uratował się i zapewnił sobie bieg barażowy, w którym dojechał za Dudkiem,
Obaj zameldowali się w biegu finałowym. Tam długo stawce przewodził Kubera, ale Koldi wyśmienicie wykorzystał jego błąd na dystansie i wygrał swój drugi turniej SEC w tym roku. Mimo to jego przewaga nad trzecim w tych zawodach Madsenem stopniała do jednego punktu. Walka o indywidualne Mistrzostwo Europy może więc potrwać aż do finałowego biegu w Pardubicach. Z programu dzisiejszych zawodów wynika, że Janusz Kołodziej i Leon Madsen spotkają się w swoim ostatnim starcie, więc to na pewno będzie ciekawe. Panowie, krótka analiza tego top 5, bo nie zapominajmy, że jeszcze Bartosz Smyktała, który jest na piątym miejscu, no i szósty Piotrek Pawlicki. Oni walczą o pozostanie w cyklu SEC. Tutaj naprawdę może być sporo takiej emocjonalnej walki. Ten aspekt dodatkowo czasami potrafi niektórych sparaliżować. Trzeba sobie umieć radzić z obciążeniem psychicznym i mieć silną głowę, bo to nie tylko walka na torze, ale reagowanie na sytuację. Nawet gdy nie jadę, może się zdarzyć, że rywal, który walczy ze mną bezpośrednio o pozycję, wygra albo przegra i tutaj też trzeba umieć się do tego odnieść. Cała piątka było widać, że była skoncentrowana, tak? Wiedzą, o co jadą. Tutaj Janusz z Leonem, wiadomo, będą walczyć, tak jak sam wspomniałeś przed chwilą, w ostatnim wyścigu piątej serii, więc... To będzie 17, jeśli nie mylę. Jest ten bieg, właśnie, bo rozmawiałem z Kimem. Tak, to jest Januszem. Ostatnia runda. W 17 biegu jedzie. Tak, i do tego też jest Patryk Dudek, więc to będzie naprawdę bardzo ważny wyścig. Myślę, że do tego wyścigu i Janusz, i Patryk, i Leon będą spasowani i zobaczymy świetne widowisko. No i ciekawe, z jakim dorobkiem punktowym do niego przystąpią, bo oby tam to był jeszcze bieg o coś. No dokładnie tak, ale musimy też, tak jak wspomniałeś, patrzeć na Bartka Smektała i Piotra Pawlickiego, którzy chcą się też utrzymać w cyklu. Bartek Smektała może jeszcze zawalczyć też o medal, więc wszystko naprawdę będzie na ścisku i miejmy nadzieję, że zobaczymy świetne ściganie. No dobrze, drodzy Państwo, na to czekamy. Teraz szybko przenosimy się do parku maszyn, bo tam Arkadiusz Panecki rozmawiał z Januszem Kołodziejem. Ze mną Janusz Kołodziej, który broni dziś minimalnej przewagi. Janusz, jak sam wiesz, każdy punkt dzisiaj na wagę złota, a na pewno rywalizacja będzie toczyć się do końca, biorąc też pod uwagę to, że w ostatniej rundzie mierzysz się bezpośrednio z Leonem Madsenem. No dokładnie tak. Jakoś tak wyszło ciekawie, że rzeczywiście w ostatnim biegu będziemy się widzieć, ścigać. No tak, tu będzie, podejrzewam, że cios za cios i po prostu punkty za punkty, jakby to powiedzieć. No i trzeba będzie cały czas pilnować tych punktów, robić jak najwięcej, żeby był spokój i żeby była możliwość dalej prowadzenia w klasyfikacji, ale przy tym trzeba mieć trochę szczęścia, wszystko dobrze robić na torze i wygrywać biegi, więc mam nadzieję, że to dzisiaj mi się uda. Zdaje się, że minęło kilkanaście lat, odkąd ostatni raz tutaj startowałeś w Pardubicach. Tor długi, szeroki, skrojony pod Janusza Kołodzieja. Muszę zapytać, jak się czujesz tutaj w Pardubicach? Tak, lubię takie tory, ale muszę powiedzieć, że nie zawsze tutaj, bo jeździłem chyba dwa albo trzy razy i nie zawsze mi tutaj pasowało, bo tor wydaje się łatwy do jazdy, ale znowu do ustawień jest chyba trudniejszy i na razie wygląda to dobrze. Mój sprzęt dobrze pracuje na tym torze, natomiast no pamiętajmy, że no start też jest bardzo ważny. Nie ma dużo linii jazdy, tylko jest praktycznie jedna czy dwie, więc... Mam nadzieję, że dzisiaj po prostu te starty nie będą najgorsze i będę mógł właśnie, bo jest dużo łatwiej, bo u mnie te starty kuleją, więc mam nadzieję, że nie będą najgorsze i będę mógł przywozić te punkty już ze startu, a jak nie po prostu, to trzeba będzie gonić. Tyle Janusz Kołodziej przed startem, dziękujemy. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Sebastian, od razu do Ciebie kieruję pytanie. To co tu podpowiedzieć Januszowi i pozostałym biało-czerwonym na ten tor? Z Januszem rozmawiałem w sumie z jego teamem i jest to tor naprawdę, tak jak Janusz powiedział, jest bardzo prosty, można praktycznie jedną ręką jechać i trzy rzutki jeszcze po drodze rzucić na prostej, bo taka jest długa prosta i tak ten tor pozwala na to. Fakt, że ten tor jest ciężki z dopasowaniem, trzeba tak trafić fajnie z dopasowaniem, żeby ten motocykl nie miał aż na tyle mocy, ale jechał szybko do przodu. Ja też, tak jak fajnie to Janusz w sumie sam odpowiedział i sam podpowiedział w tym wywiadzie przeciwnikom, oby dobrze nie suspendował. Ale nie wybacza błędów. Są ścieżki, to faktycznie dwie i nie można sobie gdzieś tam luza złapać, za szeroko pojechać, bo też może być następny zawodnik, a jest tu paru takich szybkich, co wspominamy, ta czołówka. Może każdy błąd jakiś tam gdzieś wykorzystać, a odrabiać tutaj błędy będzie ciężko. No dobrze, to posłuchajmy tym razem Patryka Dudka z parku maszyn.
Patryk Dudek trzeci w klasyfikacji przejściowej. Patryk, zapytam Cię, czy będziesz bronił dzisiaj trzeciego miejsca, czy jednak planujesz atak na wyższe pozycje? Patrząc na zeszłoroczną moją historię, gdzie traciłem bodajże chyba też około 5 punktów, około 5-6 może punktów do tego, żeby właśnie nie pamiętam, o które miejsce walczyłem. Wiem, że się udało i zająłem trzecie miejsce, a nie pamiętam, czy to chodziło o medale, więc wszystko jest możliwe dzisiaj. Trening jest za nami, tak naprawdę czekamy na zawody i co, no zobaczymy, wszystko wyjdzie na torze. Wiadomo, jeśli się zdobędzie maksymalną ilość punktów, a przeciwnicy trochę pogubią, no to jest ten płomyk nadziei, jednak rzadko ktoś się myli, jeśli ktoś jest w czołówce cały czas, więc na pewno będzie ciężko. To co powiesz o torze? Wspomniałeś o tym, że jesteś po próbie, jak specyfikacja, jak on Ci pasuje? Ja ogólnie lubię tutaj jeździć, jest to fajny tor, szczególnie, że tutaj w niedzielę jest turniej o Złotą Prilbę, gdzie w 6 się ścigamy i to jest jeszcze większe wrażenie. Dzisiaj w 4 to się śmieję, że trochę będzie nas mało, bo ten tor jest na pewno naprawdę długi i szeroki. Można się na nim zgubić, jednak no ja tutaj zawsze lubiłem jeździć. Lekką bolączką może być to, że numer 1 jest to numer taki, gdzie jedzie raczej zawodnik po równaniu toru i tych ścieżek po równaniu nigdy za wiele nie ma, więc bardzo ważny będzie dla mnie start i gdzieś ta jazda, można powiedzieć, bliżej krawężnika przez to, że właśnie mam numer 1. Tyle Patryk Dudek, dziękujemy, wracamy do studia. I patrzymy od razu na graficzne przedstawienie dorobku Patryka Dudka. Gdyby w Łodzi pojechał tak jak w Rybniku i w Gistrow, pewnie dzisiaj trzech byłoby takich naprawdę fighterów do złota. Panowie, ale nie zapominajmy o Madsenie, o Mikkelsenie. Madsen już jednego psztyczka dostał od biało-czerwonego, od Bartosza Zmarzlika w cyklu Grand Prix. A dzisiaj będzie chciał sobie odrobić to, co w Grand Prix już zaprzepaścił, Tomek? Się odrobić nie jestem pewien, ale na pewno będzie walczył do końca. Leon jest takim zawodnikiem, że nie odpuszcza, nawet kiedy idzie mu źle. On gryzie ten tor, wyrywa kierownicę i chce walczyć, chce zwyciężać, więc ja bym nie przekreślał jeszcze tutaj Leona, pomimo że Janusz jest w świetnej dyspozycji i to jest tylko punkt przewagi, tak? Jeden, tak jak Janusz sam wspomniał, nie jeździł tutaj za wiele, tak? Nie wiadomo, czy się dopasuje do tego toru, życzymy, żeby tak było. Leon jest też bardzo szybkim zawodnikiem i zapowiada nam się świetna walka. Janusz Kołodziej dopiero w biegu czwartym pojawi się na torze, a już od pierwszego biegu zawody komentować będą dla Państwa Rafał Darzynkiewicz i Grzegorz Zengota. My z Tomkiem i z Sebastianem spotkamy się po pierwszej serii startów ponownie z Państwem. Program zaprosił sponsor, promotor leku na ostry ból, Ketonal Active. Sponsorem programu była firma Tauron, dostawca prądu z usługami serwisantów, fotowoltaiki i ogrzewania. Maszyna Czesława Michniewicza wciąż nie działa jak należy. Nie tęgi miny polskich kibiców, chyba Robert Lewandowski dzisiaj bez strzał. A do Mundialu coraz mniej czasu. Mecz z Walią to dobra okazja, by wejść na wyższe obroty i utrzymać się w elicie. Biało-czerwoni mają o co grać. Lewandowski gol! Liga Narodów, Walia Polska. Niedziela, 19:15. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Na mecz pełen emocji zaprasza sponsor Leroy Merlin, oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Sponsorem programu jest Orlen, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Na program zaprasza sponsor, promotor leku na ostry ból, Ketonal Active. Sponsorem programu jest firma Tauron, dostawca prądu z usługami serwisantów, fotowoltaiki i ogrzewania. Pardubice plus żużel równa się historia. 1929 rok i pierwsza edycja najstarszego turnieju żużlowego na świecie. Zlata Psilba po raz 74 odbędzie się w najbliższą niedzielę. Dziś w piątek także historyczne wydarzenie dla Pardubic. Pierwszy raz rozegrany zostanie tutaj turniej Speedway Euro Championship i po raz pierwszy właśnie na tym
400-metrowym torze wyłoniony zostanie mistrz Europy. Mało historii? Może być jej jeszcze więcej, jeśli Państwo chcecie, i to w biało-czerwonych barwach. Właśnie dziś, a jakże, po raz pierwszy Polak może zostać triumfatorem cyklu SEC. Liderem po trzech turniejach jest Janusz Kołodziej. Więc na żużlową lekcję historii z Polakami w roli głównej do Pardupic zapraszają Państwa Grzegorz Zęgota i Rafał Darzynkiewicz. Grzesiek, powiedz, czy punkt przewagi Janusza Kołodzieja to jest dużo, czy to jest bardzo mało? Jeden wyścig i Duńczyk może być bliżej tytułu indywidualnego mistrza Europy na rok 2022. Nie ukrywajmy, że ten punkt to jest bardzo niewiele. Janusz tutaj musi utrzymywać koncentrację na najwyższym poziomie. Tym bardziej, że wiem, że Leo Madsen jest o tyle niebezpiecznym przeciwnikiem, że on po prostu mimo czasami słabszego początku, to potrafi gdzieś znaleźć te właściwe ustawienia i potem te straty skutecznie odrabiać, więc wszystko oczywiście w Janusza rękach. On ma tą przewagę, że jest liderem tej klasyfikacji. Ostatnie dwa turnieje przecież pojechał świetnie, nie ma co ukrywać, ale Leo Madsen jest tutaj godnym rywalem, żeby mu dzisiaj śmiało zagrozić. Wszystkie ręce na pokład, powiem w ten sposób. Hans Nielsen, menedżer reprezentacji Danii, jest w parkingu. Jest też z drugiej strony Rafał Dobrucki. To jest ten pojedynek, o którym mówimy od samego początku i była mowa o tym w studiu, była mowa o tym w materiale. Państwo teraz oglądacie listę startową turnieju w Pardubicach, że to jest ta wojna w tym dobrym słowa znaczeniu, rywalizacja duńsko-polska. I a coś mi to przypomina, nie? Że no oczywiście właśnie. Mam na myśli cykl Grand Prix, bo tam też ta wojna się mniej więcej w podobnym ale właśnie... Ale już się rozstrzygnęła i teraz Duńczycy gdzieś tam pewnie chcieliby, no dobra, okej, okay, Mistrzostwo Świata Madsen ze Zmardlikiem przegrał, bo inaczej być nie mogło, powiedzmy sobie to szczerze, ale tutaj będą chcieli wykorzystać szansę i powiedzieć, dobrze, wy macie Mistrza Świata, my mamy Mistrza Europy. To dodaje jakiegoś takiej dodatkowego smaczku, że ci żużlowcy, zawodnicy Madsen, Kołodziej, Dudek, Mikkelsen gdzieś tam inaczej do tego podchodzą, czy to jest, aha, okej, okay, wy sobie tutaj prowadźcie taką rywalizację, a my będziemy jechać swoje. No, każda rywalizacja, czyli nakręca wiadomo, jeszcze dodatkowo? Jeździmy po to, bo żeby wygrywać. Szczerze, że jak byłem w parkingu, to ukrywać, tak czułem właśnie taką atmosferę, że wow, to jest ostatni turniej i teraz albo my, albo wy. No, tym bardziej, że tak jak mówię, to się na dwóch płaszczyznach odbywa w dużej mierze. Owszem, mamy jeszcze Patryka, ale no, to jest wojna, no nie ukrywajmy, polsko-duńska i jedną wojnę wygraliśmy, już można powiedzieć. Na pewno druga wojna, no to tutaj ta pierwsza rozjuszyła, że tak bym powiedział, Duńczyków i pewnie by chcieli rozstrzygnąć ją na swoją korzyść, ale czy tak będzie? Za chwilę się przekonamy. Jeden z tych, którzy są kandydatami do medalu dzisiaj, także tego złotego Mistrzostwa Europy właśnie na Państwa ekranach, Patryk Dudek, tradycyjnie chyba dwa motocykle, Marek Chućko, cały team i decyzja o tym, który z tych motocykli wybrać na ten pierwszy inauguracyjny wyścig. Wspomniane było tutaj w studiu, powiedzmy, też mówiliśmy o Zlatej Przylbie w zeszłym roku, tutaj przed rokiem właśnie w Pardubicach Patryk Dudek nie miał sobie równych, wygrał jako trzeci Polak w historii Zlatą Przylbę. No i tutaj będzie chciał dzisiaj pokazać, że jemu ten tor pasuje, że będzie w stanie tutaj powalczyć nawet o ten złoty medal, bo wydaje się, że ta przewaga nad Mikkelem Mikkelsenem jest dość spora i ten brąz gdzieś tam w pewnym sensie można by powiedzieć, że Patryk Dudek ma w kieszeni. Ale przekonamy się po pierwszych wyścigach, bo to jest tylko sport, bo to jest tylko żużel. Patryk Dudek z pierwszego pola startowego po prawej ręce będzie miał wszystkich rywali. W kasku niebieskim nieobliczalny Łotysz Andrzej Liebiediew, w kasku białym niemal prosto z Sheffield Adam Ellis i w kasku żółtym ten niesamowity Daniel Bjuli, który jeśli zobaczymy powtórki, wydaje mi się, że właśnie wykluczył z powtórki tego wyścigu rodaka Adama Ellisa, bo tam był chyba ruch, wydawało mi się, zawodnika w kasku żółtym Dana Bjulieja i to spowodowało, że ruszył, puścił sprzęgło Adam Ellis i tej taśmy dotknął. No zobaczmy. Tu mamy ujęcie od strony... O, właśnie, tak. O, tutaj...
Właśnie Biuli załatwił Elisa. Niecierpliwie załatwił swojego kolegę Rodaka jeszcze. Tam się niecierpliwy chyba trochę też był Andrzej Lewiediew, ale on tej taśmy nie dotknął, a to wszystko się odbyło po dotknięciu mimo wszystko taśmy jako pierwszego Adama Lisa. Więc czekamy na drugą odsłonę. Będziemy mieli rezerwowego. Dziś rezerwowymi są Czesi. No i to tak Czesi nieobliczalni, bo przede wszystkim ten pierwszy, który wyjedzie na tor, to jest Petr Chlupacz, więc zawodnik, który w tym sezonie zdobył wicemistrzostwo świata Speedway of Nation, jeśli chodzi o rywalizację juniorów, sensacyjnie razem z Janem Kwiechem, który tutaj dziś jeździć będzie z dziką kartą i też ma nadzieję na jakiś efektowny występ. Dan Biuli nie tak dawno, bo w poniedziałek tytuł indywidualnego mistrza Wielkiej Brytanii zdetronizował właśnie Adama Elisa, którego powtórce nie zobaczymy. Ciekawa sytuacja z Danem Biuli. Dan Biuli otrzymuje ostrzeżenie, co warto zaznaczyć. I tutaj bardzo dobrze na początku ocena dla sędziego duńskiego Jespera Stentofta. Tak, dobrze, że sędzia dostrzegł ten manewr, bo no nie ukrywajmy, jakby tutaj Dan wpędził w maliny Adama Lisa i należało mu się to ostrzeżenie, co by nie mówić. Ciekawe, dlaczego ostrzeżenie nie otrzymał Andrzej Lepieliew, bo tak naprawdę też się ruszył i skoczył, ale najwyraźniej sędzia dostrzegł, że to było już po ruchu i ta taśma musiała drgnąć i na te drgnięcie zareagował Andrzej Lepieliew, więc na początku zawodów ostrzeżenie to nie jest dobra informacja dla Dana Biuleja, bo musi już jakby jechać pozostałe wyścigi z myślą taką, że już drgnąć nie może, nie będzie mógł, bo będzie może wykluczony, zostać wykluczona. Tak. Pamiętajmy, że każde wykluczenie no to może zaważyć o tym, gdzie, jak daleko zabrnie, a wykluczenie też, co warte zaznaczenia, jest zawsze gorsze od zera. Od zera, więc oczywiście. Powracamy do czwórki. Bo właśnie tym czwartym, który zastępuje Adama Elisa, jest wspomniany junior reprezentacji Czech Petr Chlupacz, zawodnik na co dzień opolskiego kolejarza, drużyny, która w najbliższą niedzielę będzie próbowała awansować do pierwszej ligi, jadąc rewanżowe spotkanie na własnym torze z Przezrzetem Poznań, ale my jesteśmy w Pardubicach. W pierwszym wyścigu turnieju SEC Dudek, Niebiediew, Elis i Biuli. Przepraszam, Chlupacz oczywiście. Kto najlepiej ze startu? Najlepiej ze startu z tego pierwszego pola Patryk Dudek. Za jego plecami w kasku niebieskim Andrzej Niebiediew. Trzeci jedzie Chlupacz, a zamyka stawkę Daniel Biuli. Dudek, tak jak mówił w wywiadzie przed tymi zawodami, start, bo będę jadę z numerem pierwszym. Więc za każdym razem będę startował w każdej serii, w pierwszym wyścigu będę po równaniu toru, więc przede wszystkim muszę być skupiony na tym, żeby mieć idealny start i potem uciekać rywalom. I taki scenariusz, jaki napisał sobie przed tymi zawodami Patryk Dudek, trzeci w klasyfikacji przejściowej cyklu SEC, realizuje w tym pierwszym wyścigu. Duża przewaga już nad Niebiediewem. Dan Biuli na dystansie poradził sobie z Chlupaczem. Teraz próbuje atakować Niebiediewa. Pojedzie szeroko, ale tam nie ma się o co oprzeć, a błędu nie popełni Łotysz. I Łotysz dowiezie dwa punkty, choć do końca napędzał się Dan Biuli, by powalczyć jeszcze o dwa punkty. Choć początek tego wyścigu nie zwiastował tego, że Brytyjczyk będzie walczył tutaj o nawet drugą pozycję. Nas cieszy początek. Początek zwycięski naszego reprezentanta. Patryk Dudek 3 punkty, 2 punkty Andrzej Niebiediew, 1 punkt Dan Biuli, bez punktu zastępujący wykluczonego za dotknięcie taśmy Adama Lisa Petr Chlupacz. No i co? I start, i Patryk Dudek dyktuje warunki, więc to wszystko, co można było przewidzieć, Patryk, przed zawodami. Patryk dość dobrze zareagował refleksowo w tym wyścigu i dość pewnie wygrał moment startowy. Co prawda na dojeździe dojechał do niego Andrzej Lebiediew. Widać, że ten motocykl lepiej zareagował na samym dojeździe
ale niestety nie wystarczyło to, no, żeby tutaj gdzieś zagrozić Patrykowi. Początek zawodów, wewnętrzna ścieżka tylko i wyłącznie i tutaj Patryk to doskonale wiedział, znając geometrię i jakby linię jazdy, jakie ten tor po prostu lubi. Tutaj fajną walkę jeszcze mogliśmy zauważyć, się kontruje z wyjścia, Pet Chlupac wykorzystuje to od razu, bez zastanowienia Adam Biuli podjeżdża pod jego lewy łokieć, wjeżdża dość pewnie pod niego na drugim wirażu, już w zasadzie z kółka na kółko. Po błędzie Dana Biulego na pierwszym łuku widać, że on odrabiał tą stratę i zbliżył się mocno też do Andrzeja Lebiediewa. Mimo tego, że wcześniej na przeszkodzie miał stał Petr Chlupac. To była duża strata, tak? Wydawało się, że to jest 30-40 metrów, że nie jest w stanie tego odrobić, ale na tym bardzo długim torze, gdzie można się napędzać, to wydaje się być do odrobienia, jeśli ma się dobrze spasowany sprzęt i nie popełnia się błędów na tym torze. Dobry tor jazdy się wybiera. Tak, my się cieszymy ze zwycięstwa Patryka Dudka, pewnego zwycięstwa z dużą przewagą, więc to dobry prognostyk przed kolejnymi wyścigami. Wicelidera klasyfikacji przejściowej cyklu SEC po trzech turniejach Leona Madsena widzimy w biegu drugim. On z czwartego pola startowego. To pole startowe nie dało żadnej przewagi Bulejowi w biegu pierwszym. W kasku czerwonym Bertson, Jensen w niebieskim i w białym Dawid Belego, a ze startu najlepiej Madsen. Madsen jednak pojechał za szeroko, ta ścieżka tam szerzej, jakieś półtora, może dwa metry od krawężnika nie niesie. Wykorzystali to mimo przegranego startu i Berntsson, i także Rasmus Jensen, a więc Szwed Oliver Berntsson przed Rasmusem Jensenem. Zawodnicy, którzy w ostatnich tygodniach startowali z dziką kartą. Berntsson w Grand Prix Szwecji wymolili, natomiast Rasmus Jensen świetnie spisywał się w Grand Prix Danii w Woje, zaawansował tam do półfinału. Oni przed Leonem Madsenem. No i tutaj mocno mogą postawić w trudnej sytuacji Leona Madsena. Nie liczy się Francuz Dawid Belego. Ciekawa sytuacja. Koniec trzeciego okrążenia. Zostało jeszcze 400 metrów. Próbuje gdzieś tam znaleźć optymalną ścieżkę Leon Madsen. Teraz wynosi się troszeczkę szerzej, ale tam nie nabierze prędkości. Widzieli Państwo, wydawało się, że dochodzi do Berntssona, a Berntsson odjechał na wyjściu z tego łuku. I Oli Berntsson, czy jednak Rasmus Jensen? Jednak troszeczkę szerzej od krawężnika Oliver Berntsson przed Rasmusem Jensenem. Jeden punkt tylko Leona Madsena, bez punktu Dawid Belego. No i trzeba powiedzieć, że jest to spora sensacja, że już w pierwszym starcie Leon Madsen traci punkty, bo trzeba szybko wyjaśnić, zanim analizy tego wyścigu, w cyklu Speedway European Championship liczą się punkty zdobywane na torze. To nie jest tak jak w Grand Prix, że jest tam jakaś suma punktów za odpowiednie miejsce. Tu każdy punkt jest na wagę złota i miejsce w klasyfikacji generalnej. Leon Madsen dość dobrze wystartował w tym wyścigu z trudnego czwartego pola, nie ukrywajmy, w początkowej fazie zawodów, ale niestety zabrakło mu na wejściu samym już, żeby założyć Olivera Bertsona i tutaj ta wewnętrzna ścieżka, no, wydaje się dużo, dużo lepsza i tutaj widzimy właśnie Leon Madsen, mimo że dojechał do tego luźnego materiału, gdzieś tam jego motocykl stanął w miejscu, zakopał się, nie nabrał tej prędkości, co wykorzystało od razu też i Rasmus Jensen i odjechali rywale. Tutaj mało brakowało jeszcze pod niego, by podjechał Dawid Belego, ale widać, że Leon Madsen, no jakby jeszcze mimo dobrego startu, no gdzieś tam no właśnie, nie odrabiał tej straty. Grzesiek, to tutaj ci zadam takie pytanie, bo rozmawiałem przed zawodami z ludźmi, którzy ten tor znają jak własną kieszeń, choć dzisiaj się zaklinali, że Waszek Milik i Janek Kwiech wiedzą o tym torze jeszcze więcej. Z braćmi Łukaszem i Aleszem Drymlami i powiedzieli mi jedną rzecz, mówią: słuchaj, tutaj nawet jeśli masz znacznie szybszy motocykl od rywala z czwartego pola, jest tak daleko do krawężnika, że to jest tak, jakbyś przejechał niemalże pół okrążenia więcej. Tak, i tutaj jedną trzecią prostej, tuż po starcie więcej, bo jest naprawdę szeroko. Pamiętajmy o tym, że złota prilba tutaj odbywa się w sześciu zawodników. I jest miejsce. Z tego miejsca jest jeszcze tyle, żeby... Proszę Państwa, szerokość prostej to jest 15 metrów. Na wielu polskich torach to jest 10, 11. Łuków to
to jest 21 metrów. No dobrze, będziemy mieli okazję jeszcze pewnie o tym sobie porozmawiać, bowiem kolejni zawodnicy z czołówki i jeden z faworytów, cichych faworytów, który startuje tutaj jako rezerwowy w miejsce kontuzjowanego Kaja Hukenbecka, czyli reprezentant Polski Dominik Kubera. On w kasku białym, a w czerwonym Mikkel Mikkelsen, czwarty w klasyfikacji przejściowej. W kasku niebieskim Bartosz Smektała, piąty w klasyfikacji przejściowej i trzeci z naszych reprezentantów w tym wyścigu w kasku żółtym Piotr Pawlicki. Wyścig trzeci rozpoczęty. Mikkel Mikkelsen poradzi sobie, jest szybszy od pozostałej trójki zawodników z pierwszego pola. Świetnie wystartował, dobrze spacowany motocykl, jest prędkość w motorze Duńczyka i jest prowadzenie w tym wyścigu. Za jego plecami trójka Polaków, jak na razie z tej rywalizacji obronną ręką i zwycięską ręką wychodzi Kubera, którego mocno teraz atakuje, przepraszam, w kasku żółtym jadąc Piotr Pawlicki, którego teraz mocno naciskał Dominik Kubera, a zamyka stawkę Bartosz Smektała. Walka o drugą pozycję pomiędzy Pawlickim a Kuberą. Kubera mocno przy krawężniku, próbuje gdzieś tam znaleźć jakieś miejsce, nabrać prędkości tak, by wejść pod łokieć Pawlickiego i już rozpoczynają czwarte okrążenie. Zamknął teraz do krawężnika tego rozpędzonego Kuberę Piotr Pawlicki. Pawlicki przed Kuberą, ale teraz przedłuży. Nie przedłużył tej prostej Dominik Kubera na tyle, by wywalczyć dwa punkty w tym wyścigu, a jeszcze popełnił jakiś błąd, próbował to wykorzystać jego niedawny kolega klubowy z Fogo Unii Leszno, bo wychowankami obaj tego klubu są przecież i Dominik Kubera, i właśnie wspomniany Bartosz Smektała. Smektała w tym wyścigu bez punktów. 3 punkty Mikkel Mikkelsen, 2 punkty dla Piotra Pawlickiego, 1 punkt Dominika Kubery, więc rywalizacja, bo przecież Piotr Pawlicki to także wychowanek leszczyńskiej Unii, rywalizacja duńsko-leszczyńska na remis 3-3. Tak, tu najlepszym refleksem popisał się Mikkel Mikkelsen z pierwszego pola, które no już po raz trzeci okazuje się najlepszym polem startowym. Jak ktoś nie popełnia większych błędów, to widać, że z pełną śmiałością brnie po 3 punkty. Nikt nie jest w stanie zagrozić tu, bo mądry ruch wykonał Piotr Pawlicki. Nie zadawał się gdzieś tam szeroko, tylko od razu przyciął i wysforował się dzięki temu właśnie manewrowi na drugie miejsce i wysforował się na drugą pozycję przed Dominika Kuberę, więc Dominik jeszcze tutaj widać, że starał się zaatakować. Tu się zrobiło w pewnym momencie dość ciasno na drugim okrążeniu, bo jeszcze gdzieś tam chwilę swoją obecność chciał zaznaczyć Bartek Smektała, ale niestety zabrakło mu w ostatniej chwili. Zakłada go Dominik Kubera. Tu jeszcze próbując zaatakować Piotra Pawlickiego, ale nie wystarczyło tej prędkości. Kąsał Piotra, ale niestety gdzieś na końcu tych prostych, długich prostych lepszy okazywał się i szybszy Piotr Pawlicki i ostatecznie to on dojechał na drugiej pozycji do mety, na trzeciej Dominik Kubera i czwarty Bartek Smektała. 68,599 to czas Mikkela Mikkelsena w tym wyścigu. Tak teraz spoglądam na rekordowe osiągnięcie, które ma prawie 12 lat. To jest 64,09 sekundy. Taki rezultat, taki czas uzyskał w 2010 roku na tym torze Artiom Łaguta, a więc czasy znacznie wolniejsze od tego rekordowego osiągnięcia ubiegłorocznego indywidualnego mistrza świata. Czwarty wyścig pierwszej serii startów. No i na linii startu Janusz Kołodziej. Na pierwszym polu rywale Milik, Berże i Kwiech. Kto najlepiej? Janusz Kołodziej musiałby wyjść z tego pierwszego pola, ale skutecznie tutaj wychodzi z drugiego pola startowego Wacław Milik. Milik pierwszy, za jego plecami napędza się Janusz Kołodziej. Kołodziej orbituje, poradził sobie na razie z nim Wacław Milik, ale teraz Kołodziej w ślad za Milikiem jedzie taką samą, takim samym torem. Próbuje to wykorzystać jadący w kasku żółtym Jan Kwiech, więc bardzo blisko cała czwórka zawodników
obok siebie. Kwiech nic sobie nie robi z tego, że jedzie przed nim lider klasyfikacji generalny Janusz Kołodziej. Kołodziej, ale kapitalny atak! Przyjechali blisko siebie Czesi. Wydawało się, że będzie musiał się bronić przed Kwiechem, a nie dość, że obronił się przed Kwiechem, to jeszcze wykorzystał odejście od krawężnika na tej prostej Wacława Milika. Janusz Kołodziej wjechał w taką szczelinę i Janusz Kołodziej powiększa, wygrywa ten wyścig, a w klasyfikacji generalnej powiększa przewagę nad Leonem Madsenem, który w pierwszym swoim starcie zdobył jeden punkt, do w sumie punktów trzech, a więc w tej chwili jest jeszcze bliżej tego upragnionego indywidualnego mistrzostwa Europy Janusz Kołodziej, ale powiedzmy sobie szczerze, akcja stadiony żużlowe, stadiony świata, to jest akcja niczym Joe Screen w Częstochowie za tak, ale to jest akcja, która predestynuje i o tym wszyscy wiemy Janusza Kołodzieja do tego, żeby w przyszłym roku jeździć w cyklu Grand Prix, a jeśli zostanie mistrzem Europy, to automatycznie dzisiaj do tego cyklu na przyszły rok się zakwalifikuje, no ale popatrzmy na to jeszcze raz. Nieco gorszy start Janusza Kołodzieja i tutaj muszę przyznać, że się obawiałem, bo Czesi ten obiekt doskonale lepiej znają. Jak rozmawiałem z Krzysztofem Cegielskim, on mówił, że Janusz ostatni raz to jeździł tutaj za czasów juniorskich, więc dosyć dawno. Więc 2005 rok, jeśli dobrze odnotowałem. Tak, więc ten tor na pewno się zmienił, może nie geometria, ale na pewno nawierzchnia i na pewno Czesi byli tutaj w lepszych okolicznościach, bo ten tor znają dużo lepiej, jeżdżą tu na co dzień, trenują i widać, że pogoń... Co jest ten atak? Pogoń obydwu Czechów i walka z Januszem Kołodziejem to naprawdę było coś pięknego. Ten atak tu wjazd pomiędzy dwóch, no niczym Joe Screen, ta akcja mi się kojarzy właśnie w Częstochowie. Pięknie wjeżdża mimo małej przestrzeni, przedostaje się na front i rozdziela tutaj ale Czechów. To się jeszcze, Grzegorz, dzieje pięknym przy takich stylu, naddźwiękowych, jak na żużel nawet, prędkościach, no bo przecież na długim torze ta prędkość na połowie prostej, czy na końcu tej prostej jest znacznie większa niż na torze krótkim, nie wiem, chociażby w Gistrow, czy chociażby patrząc na warunki polskie, na przykład w Opolu. To jest znacznie większa prędkość, prawda? To są duże różnice, bo na krótkich angielskich torach, no to są prędkości spadające na pewno poniżej 100 km na godzinę, a tutaj mamy w Pardubicach blisko 120 km na godzinę. Ten tor jeszcze dzisiaj jest twardy, jak on by był przyczepny, byśmy mieli na pewno śmiało ze 130, bo taka nawierzchnia jeszcze lepiej pozwala rozpędzić ten motocykl, więc tutaj atak Janusza naprawdę... To Janusz Kołodziej, wiatr we włosach i przemknął między czekami. Wiemy, że ten lider, nasz polski lider, nie jest w przypadku i widać, że Janusz tutaj brak jeszcze momentu startowego. Ja tu jeszcze jakieś zmiany poczynił, ale na dystansie już jest dobrze. My mówimy wielkie wow, a pewnie w studiu też usłyszymy wielkie wow. W naszym studiu wow, to było słychać w trakcie biegu nawet, panowie, drodzy państwo, i Sebastian Ułamek, i Tomasz Gapiński tak reagowali na to, co robił Janusz Kołodziej. Powiedzmy sobie, panowie, wprost, no umie w żużel Janusz Kołodziej na długich i szerokich torach. No to jest jego specjalność. Ja wierzę w niego, że on dzisiaj, wiadomo, nie ma co się jeszcze za bardzo nastawiać, że już jest po zawodach. Mamy jeszcze, ma do odjechania jeszcze 4 biegi właściwie, mówię o finałowym. Ale no, pokazał już, że czyta ten tor, wie już o co chodzi. Myślę, że malutkie korekty zrobi, żeby ten start nie był taki, w takim wykonaniu jak był, bo przez przegrany start musiał się męczyć po trasie, ale w pięknym stylu dużo nam emocji zapewnił w tym biegu. Co ciekawe, Janusz Kołodziej jako jedyny w tej pierwszej serii startów z pierwszego pola nie wygrał tego startu. Dokładnie tak. To, co wspomniał Sebastian, musi Janusz zmienić coś w motocyklu, aby ten start poprawić, ale z drugiej strony może lepiej niech nie zmienia, będą emocje, będzie walka. Janusz tutaj bronił się przed atakami Jana Kwecha. Zobaczmy raz jeszcze, świetnie Milik z drugiego pola. Dokładnie, Waszek Milik bardzo dobrze wystartował z drugiego pola, jako jeden, jako pierwszy zawodnik zdołał pokonać zawodnika z pola pierwszego na starcie. Świetnie Janusz
się nie poddawał i walczył tu do końca. Tu był taki moment, kiedy bałem się, że Janusz za mocno będzie musiał odpuścić, bo mu zamknie tę bramę Waszka. Odpuścił, bo było widać, że Janusz przymknął manetkę gazu tutaj na wyjściu z drugiego łuku, bo Waszek się wysunął do płotu, a z krawężnika cały czas atakował Janek Kwek i tutaj Janusz musiał też zwracać na niego uwagę, aby Janek gdzieś nie wyskoczył jeszcze przed Janusza, bo wtedy miałby, tutaj była ta sytuacja, że Janek z krawężnika wyskoczył, a Janusz pięknie między Waszkę Milika, przepraszam, i Janka Kwecha skoczył i zwyciężył w pięknym stylu. I to był ten moment też, Sebastian, w którym ty zareagowałeś najbardziej żywiołowo, gdzie tam właśnie Janusz postanowił nieco wydłużyć sobie prostą, skontrował. To mówiłeś mi to zresztą przed zawodami, że to jest sposób i patent na tamten łuk. Przynajmniej tak, jak też rozmawiałem z Timem i właśnie z Krzyszkiem Cegielskim, żeby właśnie to było wcześniej, teorie jakieś były inne, ale ja wiem, znając ten tor, że tamto wyjście raczej nie ma tam co szukać po szerokiej i balonować czy tam atakować. Tam trzeba szybko zawrócić i tą dłuższą prostą. I właśnie Janusz nawet zrobił ten atak, jak został nazwany atakiem Joe Screena, bo wydawało się, że już jest na przegranej, ale złapał tam właśnie jeszcze tego materiału takiego fajnego na środku i przeleciał między dwoma Czechami i zapewnił to zwycięstwo w tym swoim pierwszym biegu. Ale szczególnie ten pierwszy łuk trzeba uważać, bo nie za głęboko, bo tam wcześniej też Janusz, jak atakował właśnie Wacława Milika, w pewnym momencie się nawet przestraszyłem, bo wiem, że dostał tam dość mocną szprycę też i mówię, oj, żeby nie było tu straty zaraz na mocy i ten, bodajże ta, nie ten atak, ale później, to przed tą szprycą tutaj też trzeba uciekać i nie za bardzo, nie wiadomo, szpryca do ciąży coś zepsuje w ustawieniu i można stracić na prędkości, ale Janusz się nie poddał i myślę, że to jest dobry kierunek. No i Janusz ma 3 punkty przewagi nad Leonem Madsenem. Co się stało z Madsenem, panowie? Bo za Bertsonem i Rasmusem Jensenem widać było, że walczył, ale nie było tam widać takiej determinacji i mocy w motocyklu, jak u Janusza Kołodzieja, bo tutaj to była tak naprawdę kwestia czasu. Widać to było już z okrążenia na okrążenie. U Madsena jego jazda takiej nadziei w biegu nie dawała. Czy nie dawała? Myślę, że nie wypadł źle. Jechał z pola czwartego, tak? Te pole czwarte, trzecie na tą chwilę widać, no, on świetnie wystartował, tak? Z tego czwartego pola. Tak, on świetnie wystartował, ale Oliver Bertson z pierwszego pola wysunął mu się na zewnętrzną i zablokował atak Leona Madsena. Leon musiał bardziej skontrolować motocykl, czyli przyciągnąć do siebie i stracił tą swoją zbudowaną prędkość po starcie i niestety spadł na trzecią pozycję i miał Rasmusa Jensena, który go jeszcze wyprzedził przed sobą, który świetnie też walczy, także nie przekreślajmy jeszcze Leona, to dopiero pierwszy wyścig. Zobaczmy jeszcze raz, szanowni państwo, w żółtym kasku Leon Madsen, a Bertson w kasku czerwonym. No tak, to ja właśnie mogę to właśnie, no widać, że Leon w porównaniu do Janusza, no z ustawieniami jeszcze nie jest to na pewno u niego, bo nie radził sobie, a wręcz musiał się bronić jeszcze przez zawód. Właśnie w kasku białym. Przed Bellego, tak. Bellego i nie miał prędkości, nie było u niego widać prędkości i tego błysku, no ale też tak jak Tomasz powiedział, to jest Leon Madsen, także on czasami źle zaczyna zawody, a dobrze kończy, także na pewno to jest pierwsza seria dopiero, zaczynamy tą naszą rozgrzewkę, też głosową i nie tylko w komentarzach, także będą emocje. A jeszcze ja dodam, Leon Madsen bodajże wszystkie turnieje europejskie zaczynał słabo, a kończył, wiemy w jakim stylu. W Łodzi bodajże chyba tylko zwyciężył w pierwszym wyścigu, a tak pozostałe turnieje właśnie Leon zaczynał od jedynki czy od zerówki, więc naprawdę musimy być spokojni. Tutaj koledzy nasi, którzy startują, muszą zwracać na niego uwagę. Rozpędzają się też z biegu na bieg nasi eksperci w studiu. Rozpędza się Arkadiusz Panecki, a my przeniesiemy się zatem do Parku Maszyn, bo tam ten, o którym sporo powiedzieliśmy przed chwilą, Leon Madsen. Razem jest Leon Madsen. Leon, trzecia pozycja w swoim pierwszym wyścigu. Leon, third position in your first ride. Are you worried? Because every point matters today, or maybe you know it was fourth position. It could be better next time. Yeah, I would have at least liked to get the second place. I made a pretty good start, but it's slick out there now. So and I was kind of stuck on the outside of Oliver, and I tried later go on the outside, but
there's so many stones, and as you can see here, it hit really hard, so it was very painful. And I have to do better in the next couple of races. Hopefully, it's just a bad gate for. Leon Madsen mówi, że bardzo świetnie, bardzo dobrze wystartował, ale później troszeczkę się zakopał po zewnętrznej, jest dużo kamieni, pokazywał nawet tutaj mały uszczerbek na zdrowiu, na palcach, ale myślę oczywiście, że w następnych biegach już będzie lepiej. Leon Madsen powiedział, że ma nadzieję, że to był tylko efekt złego czwartego pola. Słyszeliście to w końcówce wypowiedzi Duńczyka. Czyli rzeczywiście, jak na razie, możemy wysnuć taką teorię, że jednak wewnętrzne tory? Na pewno nie będzie łatwo. Tutaj jest, tak jak wspominaliśmy, jest to bardzo duży tor przystosowany. Trzeba lornetkę wziąć, żeby zobaczyć z czwartego pola wejście albo, w pierwszy łuk. Albo z naszego stanowiska zobaczyć właśnie ten cały pierwszy łuk. Jesteśmy na drugim łuku. Także tak to wygląda. No wiadomo, ciężko jest czwarte pole dojechać. Tu jest to dużo większa odległość od kilka metrów, parę metrów dłuższa droga niż pierwszego, więc na pewno to jest w pewnym sensie było jego przyczyną, ale prędkości nie było u niego widać. Panowie, drodzy Państwo, przenosimy się do naszych komentatorów. Rafał Darzynkiewicz, Grzegorz Zęgota i zawodnicy już pod taśmą przed biegiem numer 5. Owszem, bieg numer 5, znowu rozpoczynamy kolejną serię i znowu jako wynikający z numeru wylosowanego, jako pierwszy pod taśmą startową melduje się nasz reprezentant Patryk Dudek, tym razem w kasku niebieskim i on tak z tym pierwszym numerem będzie sobie wędrował od pierwszego, potem drugie, potem trzecie, potem czwarte i potem wróci na to pierwsze. To jest ta przewaga numeru 1, że dwa razy jest to pierwsze pole, które dziś tutaj w Pardubicach jest najskuteczniejsze. 4 starty z pierwszego pola, 4 zwycięstwa. Teraz na pierwszym polu startujący z dziką kartą tutaj reprezentant gospodarzy, człowiek, który ciągle walczy o Mistrzostwo Świata Juniorów, Czech Jan Kwiech, na co dzień zawodnik zielonogórskiego Falubazu. Jest drugi w klasyfikacji przejściowej z dużą stratą do liderującego Mateusza Cierniaka po dwóch turniejach. Pewnie tytuł mistrzowski to dalekie marzenie, ale ten medal, nawet srebrny, jest w zasięgu młodego, utalentowanego Czecha. Kask biały, ten, który zaskoczył nas w swoim pierwszym starcie, Szwed Oliver Berntsson. Dotychczas 3 punkty i stawkę uzupełnia z czwartego pola startowego reprezentant Polski Dominik Kubera. Piąty wyścig dnia przed nami i już taśma w górę. Kto najlepiej? Jan Kwiech czy Patryk Dudek? Jan Kwiech, ale świetnie także Oliver Berntsson. Berntsson, ależ napędzony, ależ goni tam i rywalizuje z Janem Kwiechem. Kwiech nie daje za wygraną. Kwiech czy Berntsson? Kwiech po wewnętrznej, ale Berntsson piekielnie szybki jest dzisiaj tutaj. Choć teraz, przepraszam, to oczywiście Dominik Kubera jest taki szybki na tym pardubickim torze w tym wyścigu numer 5. Wydawało mi się, że to Oliver Berntsson, gdzieś tam błyszczący się kask, a to tymczasem jest w żółtym kasku reprezentant Polski Dominik Kubera. Świetna jazda, stoczył pasjonujący bój, mimo tego, że jechał z czwartego pola startowego z Kwiechem. Dudek na trzeciej pozycji, a zamyka stawkę Oliver Berntsson. A więc Dominik Kubera, który w pierwszym swoim starcie zdobył jeden punkt, ale startował z trzeciego pola, dopasował motocykl, no i teraz ten jego motor naprawdę ma prędkość na iście kosmiczną w porównaniu do rywali, bo przewaga, z jaką zwycięża w wyścigu numer 5 Dominik Kubera, jest imponująca. 3 punkty Dominik Kubera, 2 punkty dla Jana Kwiecha i 1 punkt Patryk Dudek, bez punktu Oliver Berntsson, którego przez moment widziałem gdzieś tam w tym boju z Janem Kwiechem, a to był Dominik Kubera. No i no, duże zaskoczenie, bowiem po raz pierwszy zawodnik z czwartego pola wygrywa wyścig. Napędził się po zewnętrznej, po starcie Dominik Kubera i potem ramię w ramię walczył z Kwiechem. Warte uznania też jest to, że to mamy sytuację taką, że jest już w porównaniu, więc czwarte pole tym bardziej jest trudniejsze, bo nie ma tej luźnej nawierzchni, ona jest ściągnięta, jest polane, a Dominikowi wystarczyło, więc tutaj tak, rakietowy.
wręcz start, odchylony do tyłu, co jeszcze pozwoliło jego motocyklowi nabrać prędkości na dojeździe do tego łuku. Przeleciał za tylne koło Jana Kwecha i tu już był w o tyle lepszej sytuacji, że on już leciał niemalże prostym motocyklem, a Jan Kwech musiał się z tego wyjścia lekko przekontrować, więc tu będziemy właśnie mogli to zobaczyć. O, tu jeszcze szarpnęło jakiś kolejnie Jana Kwecha, ale wybiło go to z rytmu, co pozwoliło właśnie odjechać Dominikowi. Wjeżdża środkową część drugiego łuku, co też wydaje się ciekawą opcją, bo po Polaniu, szczególnie na tym torze w Pardubicach, no wydawałoby się, że tuż przy krawężniku będzie lepiej. Było szerzej troszeczkę. A jednak Dominik rozpędził się te 2-3 metry, zostawiając trochę miejsca Janowi Kwechowi, więc wystarczyło. Widać, że ten motocykl Dominika jedzie dużo lepiej w porównaniu do pierwszej odsłony. Wnioski z pierwszego wyścigu wyciągnięte, zmiany zastosowane prawidłowe, więc na dobrej drodze w kontekście kolejnych wyścigów Dominik jest. Dominik po tym zwycięstwie 4 punkty. Podobnie zresztą jak uczestnicy tego wyścigu numer 5, bo Dudek do trójki dorzucił jedynkę też, tych punktów 4 i Jan Kwech miał dwójkę, dorzucił dwójkę, ma też 4, a więc no, wyrównana stawka. Przed nami bieg numer 6 i będziemy mieli w kasku czerwonym Wacława Milika, który świetnie zaprezentował się w pierwszej odsłonie swojego pierwszego startu, potem wyraźnie pogubił się i zamiast zwycięstwa był jeden punkt. W kasku niebieskim Mikkel Mikkelsen, w kasku białym Andrzej Lebiediew i w kasku żółtym Dawid Belego. Wacław Milik z pierwszego pola startowego, ale po zewnętrznej próbuje wzorem Dominika Kubery napędzać się Belego, ale nie jest to taka szarża jak w wykonaniu reprezentanta Polski, bo Belego jest ostatni, a prowadzi Wacław Milik. Milik teraz napędza się po zewnętrznej. Mikkel Mikkelsen, Mikkelsen, Mikkelsen troszeczkę szerzej nabiera prędkości, będzie przed Milikiem na tej prostej, przedłuży ją, pojedzie troszeczkę dalej, miał większą prędkość i Duńczyk już przed Wacławem Milikiem. Milik drugi, trzeci w kasku białym Andrzej Lebiediew, a stawkę zamyka Dawid Belego. No tu raz nie rozciągnęła na się aż tak bardzo stawka jak w poprzednim biegu, ale widać, że pierwsze pole startowe to jedno. Można wygrać start, można wyjść z tego pierwszego łuku na prowadzeniu, ale potem już naprawdę rozpoczynają się tutaj harce, jeśli chodzi o szybkość tych motocykli, bo widać, że ci najlepsi dopasowują się do tej nawierzchni, dobierają odpowiednie przełożenia i są bardzo, bardzo szybcy. To było dziełem Dominika Kubery w biegu piątym, ale teraz pokazał nam tutaj też tę szybkość w swoim motocyklu, dopingowany przez kibiców także z Danii Mikkel Mikkelsen. 3 punkty właśnie Duńczyk, 2 Milik, 1 Andrzej Lebiediew, bez punktu Dawid Belego. Gdzieś tam widać, że oglądał wyścig z udziałem Kubery Francuz, ale nie ten motocykl. Tak, te pierwsze pole widać, że jeśli chodzi o start, dojazd do pierwszego łuku, cały czas nie traci na swojej wartości. Mikkel Mikkelsen udał się w taką wręcz pogoń. Widać, że Duńczyk jest głodny. Ostatnie rundy nie układały się po jego myśli, też stawały na drodze kontuzje, ale dzisiaj widać, że już jest zdrowy, w pełni sił i też to widać na torze. Zupełnie inny zawodnik. Udaje się tu właśnie w pogoń. Najpierw mija Andrzeja Lebiediewa, właśnie puszczając się dość zdecydowanie już na tą zewnętrzną. Tam tej nawierzchni odsypało się wystarczająco, żeby rozpędzić się, zaatakować i tutaj jeszcze dość śmiało właśnie udać się w pogoń za Wacławem Milikiem, który dość kurczowo jechał 4 okrążenia, wchodząc w krawężnik wydawałoby się, że jedzie dobrą ścieżką, którą doskonale tutaj zna, ale ona nie była na tyle skuteczna. No, Mikkel Mikkelsen zdecydowanie lepiej jakby no te tak, ścieżki odczytał. No tak, ale on idealnie sobie tak, wydłużał sobie tą prostą. To jest taki dojazd do łuku i potem wyprostowanie, to na co zwróciłeś uwagę w przypadku Dominika Kubery. Dojazd do łuku i potem wyprostowanie tego motocykla, przedłużenie tej prostej i naprawdę tam nabiera się tej prędkości i tak jak Kubera na
przeciwległej prostej na vis-a-vis wieżyczki sędziowskiej wyprzedził Kwiecha. O tyle Mikkelsen zrobił to już na wejściu w łuk, kiedy tę prędkość miał naprawdę rewelacyjną i był bardzo szybki. Już na starcie, już pod taśmą startową przygotowują się uczestnicy wyścigu siódmego. Dodajmy jeszcze, wracając do biegu szóstego, że Mikkelsen to są dwa starty, dwa zwycięstwa. Pewnie zacierają ręce kibice lubelskiego motoru przed niedzielną rywalizacją w rewanżu finałowego starcia z PGE w finału PGE Ekstraligi z Gorzowską Stalą. No, 12 punktów do odrobienia pod dużym znakiem zapytania i trochę nie pokoju było, jeśli chodzi o dyspozycję Mikkela Mikkelsena, ale chyba te dwa pierwsze wyścigi tutaj w Pardubicach uspokoiły cały Lublin i okolice. Siódmy wyścig. Od krawężnika w kasku czerwonym Bartosz Smektała, w kasku niebieskim Janusz Kołodziej, w kasku białym Rasmus Jensen-Dania i stawkę uzupełnia Brytyjczyk Adam Ellis. Kto najlepiej? Kołodziej? Nie. Smektała ze startu, Kołodziej zamknięty przy krawężniku, nie ma tam miejsca. Rywale pojechali trochę szerzej, nabrali prędkości już teraz. Szybszy od Smektały jest Rasmus Jensen. On szerzej, on z większą prędkością przy krawężniku próbuje atakować teraz Smektałę. Janusz Kołodziej, Kołodziej czy Smektała? Smektała trochę szerzej. Będzie miał to, co mówimy, szybciej wyprostowany ten motocykl i jego prędkość będzie większa. Tak, zamyka Janusza Kołodzieja. Kołodziej na trzecim miejscu, a prowadzi Rasmus Jensen. Jensen no jest szósty w klasyfikacji przejściowej. Dobry występ z dobrą liczbą punktów zdobytych tutaj dzisiaj w Pardubicach. No może spowodować, że powalczy ze Smektałą o to piąte miejsce. Dlaczego o tym mówimy? No mówimy o tym dlatego, że pierwsza piątka turnieju SEC w roku 2022 ma automatycznie awans do rywalizacji o Mistrzostwo Europy w sezonie przyszłym. Rasmus Jensen wygrywa wyścig siódmy. Dwa punkty dla Smektały jednak, choć do końca naciskał go Janusz Kołodziej. Kołodziej traci dwa punkty, zdobywa tylko jeden. W sumie będzie miał ich cztery i będziemy oczekiwać na odpowiedź wicelidera klasyfikacji przejściowej Leona Madsena. A to nastąpi w wyścigu ósmym. No, nie najlepszą chyba ścieżkę obrał Grzesiek Janusz Kołodziej po starcie. No nie miał szans, by się wynieść trochę. Przegrał start ze Smektałą, a po zewnętrznej już napędzali się rywale. Zobaczmy. No Januszowi nie ma co ukrywać. Brakuje tego momentu startowego i dojazdu do łuku i to można zauważyć teraz. Bartek Smektała dużo szybciej, dużo lepiej ten jego motocykl się zebrał i pomknął. Też wiadomo, miał te swoje pierwsze pole Bartek Smektała, więc był trochę w lepszych warunkach startował niż Janusz. Tutaj świetny start, co warte zaznaczenia Rasmusa Jensena. On z tego trzeciego pola, który nie ukrywajmy, do tej pory chyba co najwyżej ktoś zdobył jeden punkt, a on śmiało tutaj dość wyjechał z tego startu od razu, zdecydowanie. Nie próbował zakładać nawet Bartka Smektały, tylko puścił się na tą zewnętrzną do luźnego materiału i zrobił tam dużą, długą prostą, która tutaj w Pardubicach, no nie ukrywajmy, jest nie dość, że szeroka, to bardzo długa i tam pozwoli swojemu motocyklowi rozpędzić się i tą ścieżką już tak naprawdę jechał cztery kółka, które z kółka na kółko tak naprawdę odjeżdżał swoim rywalom. Tutaj bratobójczy pojedynek między Januszem a Bartkiem Smektałą. Bartek też próbował jechać tą samą ścieżką co Rasmus, ale to jego motocykl no niestety nie rozpędzał się tak dobrze jak motocykl Rasmusa Jensena. Tutaj wielkie szapoba, widać, że Rasmus Jensen naprawdę pokazał siłę i moc, wygrywając tego trzeciego pola. Nie z byle kim, bo przecież z liderem cyklu Januszem Kołodziejem, więc widać, że Duńczyk jest mocny. I co? Przechodzimy do kolejnego wyścigu, wyścigu ósmego. Z udziałem Leona Madsena, ale jeszcze o rodaku Madsena, Jensenie. Mówiłem o tym, że on może powalczyć jeszcze o czołową piątkę. Dotychczas zdobył tych punktów Rasmus Jensen 5, a to oznacza, że ma w klasyfikacji przejściowej punktów 20
6, więc goni za Polakami, a przed nami ten, który goni za Januszem Kołodziejem. On w kasku niebieskim, rywalek w czerwonym Biuli, w białym Pawlicki i w żółtym Dimitri Berger. Ależ Biuli teraz wyszedł spod taśmy, pierwsze pole startowe, on teraz będzie sobie dyktował i wybierał ścieżkę. Na pewno będzie wybierał te najbardziej optymalne, ale czy jego motocykl jest tak szybki, by uciekać się rywalom? Próbował walczyć Piotr Pawlicki i walczy jak na razie skutecznie z Leonem Madsenem. Madsen na trzeciej pozycji, czyżby kolejna starta, strata Duńczyka, a teraz wypchnięty przez Piotra Pawlickiego Madsen i dobiera mu się do skóry Dimitri Berger. Duńczyk nie jest chyba tutaj najlepiej spasowany, choć teraz błąd, za szeroko pojechał Piotr Pawlicki, wykorzystuje to natychmiast Duńczyk i już zameldował się na drugiej pozycji. Piotr Pawlicki chyba zbyt szeroko, Dimitri Berger nie rezygnuje z walki chociażby o jeden punkt w tym wyścigu numer 8, a gdzieś tam daleko, daleko w przodzie mknie sobie Daniel Biuli po zwycięstwo w tym wyścigu. Jeszcze Pawlicki gdzieś tam napędza się, siada gdzieś niemalże na błotniku, żeby ten motocykl jechał szybciej, żeby mógł dogonić Duńczyka, który ograł go na trasie, ale bezskutecznie. Leon Madsen w wyścigu numer 8 zdobywa 2 punkty, ale królem tego biegu bez wątpienia Dan Biuli. Świetny start, świetna jazda. No i nie miał sobie równych. On tutaj nawet nie widział rywali. Jak wyjechał spod taśmy, to tak. zobaczy ich dopiero w parkingu po prostu. Wykorzystał atut tego pierwszego pola w 100% Dan Biuli. W zasadzie pomknął po zwycięstwo niezagrożone i my co mogliśmy zrobić, to jedyne to się skupić na tym, co się działo z tyłu. I tutaj widzimy Leon Madsen z tego drugiego pola najpierw przybrał taktykę taką, żeby wypchnąć Dimitri Berger, że przyciął do krawężnika. Widząc to, co robi Leon Madsen, Piotr Pawlicki, ale tutaj w tym pojedynku, no niestety, górą niedobrze dla nas wyszedł Duńczyk, ale też w pełni, no trzeba przyznać, zasłużył na to i wyciągał wnioski. Tutaj jak jechał szeroko, Piotr Pawlicki dobrze to wykorzystał, wjechał dość wąsko i przedłużył wejście w ten drugi łuk na tyle, żeby przeciąć tor jazdy Leonowi Madsenowi i wysforował się na tą drugą pozycję. Ale Leon Madsen wyciągał wnioski kółko po kółku. I tak naprawdę tutaj jeszcze udał się na szeroką część toru, stracił gdzieś tam na tym wyjściu. Piotr nagle wyjeżdża tą węższą częścią, ale potem role się odmieniają. Leon Madsen już nie wjeżdża tak szeroko, jedzie co najwyżej do środka toru, ale Piotr się wypuszcza gdzieś głęboko tam, a za głęboko, staje tu w miejscu, wykorzystuje to Leon Madsen momentalnie i wyrywa 2 punkty naszemu rodakowi, więc szkoda. Wiadomo, zawsze sercem za Polakami, więc mam nadzieję, że tutaj nikt nie ma mi tego za złe. Leon Madsen przyjeżdża na drugim miejscu, Piotr Pawlicki na trzecim, 4. miejsce Dimitri Berger. Więc, no ale królem tutaj dzisiaj jest Mikkel Mikkelsen. 2 starty, 2 zwycięstwa, 6 punktów. On w klasyfikacji przejściowej miał 31 punktów, był na 4. miejscu, dorzucił 6, ma 37. Teraz już traci do będącego na 3. pozycji Patryka Dudka tylko 2 punkty. A co ciekawe, świetna dyspozycja Dominika Kubery w tym turnieju sprawia, tu widzimy klasyfikację tego turnieju, Mikkelsen 6 i Rasmus Jensen 5, a więc Duńczycy górą, Kołodziej, Dudek, Biuli, Kubera i Jan Kwiech po 4 punkty. To są ci zawodnicy, którzy są w ścisłej czołówce, ale wspominałem o Dominiku Kuberze. Dominik Kubera startował jako rezerwowy w 2 z 3 turniejów. Miał dotychczas 21 punktów. No jeśli dzisiaj zaliczy tak, nadal tak dobry występ jak w tych pierwszych 2 seriach, to kto wie, czy startując jako rezerwowy w 3 turniejach nie znajdzie się w czołowej 5 i nie zapewni sobie awansu do cyklu SEC przyszłorocznego. Ale wszystko to jeszcze jest wszystko możliwe. Ale to jest możliwe. Przy takiej dyspozycji Dominika na pewno. Przenosimy się do naszego studia. Hubert Malinowski i jego goście.
My zwróciliśmy uwagę także na Rasmusa Jensena, który jest dzisiaj bardzo szybki. I to też w kontekście tego, o czym panowie powiedzieliście przed momentem, bo Jensen już dzisiaj w dwóch biegach zdobył tyle samo punktów, ile w całym turnieju w Rybniku na przykład. I on też liczy się w walce o tę czołową piątkę. Szybki Rasmus Jensen. Widzieliśmy w tej powtórce ostatniego biegu z Leonem Madsenem, że on niesamowicie oszprycowany był w tym swoim starcie. Po pierwszej serii mówiliśmy, że Madsen nie dawał nadziei na walkę. W tym biegu zaprzeczył tym słowom i pokazał po słabszym starcie, że rzeczywiście na dystansie jest walczakiem. Rozkręca się Leon, rozkręca się z wyścigu na wyścig, ale tak jak wspomniałeś, wróćmy do Rasmusa Jensena, tak? który na tą chwilę był najszybszym zawodnikiem wedle telemetrii, tak? Więc to pokazuje, że trafił z ustawieniami. Jako jedyny miał prędkość maksymalną powyżej 120 km, tak, na godzinę. A co do reszty zawodników, Janusz trzyma prowadzenie, tak? Dwa punkty, czyli oczko przed startem powiększył. 45 ma Janusz, Leon ma punktów 43. Ale co niepokoi, zbliża się Michael Mikkelsen, tak? Do Patryka Dudka już tylko dwa punkty ma przewagi Patryk Dudek i musi uważać. A jak wspomniał tutaj Rafał, Dominik Goni, tak jak wspomniał, już zbliża się do piątego Bartka Smektały i będzie ciekawie. Sebastian, co się zmienia na tym torze w Pardubicach? Czy ciągle tylko start? Bo ja mam wrażenie, że jak jesteś szybki, to tak jak Rasmus Jensen, po dobrym starcie nawet z trzeciego pola można sobie tu poukładać wszystko na wyjściu z pierwszego łuku. Czy co się zmienia? Bynajmniej są równania, jest polewanie też toru. Ten tor jest, wręcz jak telewidzowie mogą zobaczyć, jest innego koloru niż nasze polskie tory. Jest to czerwona nawierzchnia, taka ceglasta. I także równanie, polewanie, on coraz bardziej też puchnie i nawet wychodzi na to, że on coraz bardziej trzyma ten tor, a nie jest twardszy. I robi się coraz zimniej, przepraszam, że dziś Sebastian... Zimniej to też czujemy, oczywiście, tak, że jest zimniej, ale właśnie z tej zimności i też mocy motocykla też tam, powiedzmy, co niektórym przybywa, co niektórym ubywa, ale no tor na pewno jest coraz bardziej, uważam, przyczepniejszy, skoro są nawet, można powiedzieć, może nie lepsze czasy, ale mamy te telemetry wiadome, tę prędkość Rasmusa, który ma już ponad 120, a wcześniej Janusz Kołodziej po sumie wyglądającym bardzo szybkim wyścigu, bo wyprzedzał po trasie też bardzo i odjechał, a miał 117, więc widać, że ten tor jest dla mnie, ja oceniam, że jest bardziej trzyma i robi się coraz szybszy. Nasi komentatorzy chwalą Dominika Kuberę, 4 punkty do tej pory w dwóch startach popularnego Domina i już przenosimy się właśnie do niego, do parku maszyn. Dominik Kubera, pierwszy zawodnik, który wygrał dzisiaj bieg z czwartego pola startowego. Dominik, ale zanim o tym biegu zapytam Cię, czy dzisiaj trening, czy dzisiaj zawody, mając w pamięci poprzednie zawody w Łodzi, gdzie powiedziałeś, że przyjechałeś na trening, stąd takie świetne wyniki. Jak jest dzisiaj? Tak samo. Przyjechaliśmy przełamać w końcu Pardubice, bo nigdy mi tutaj nie idzie. Jestem tutaj, zawsze byłem tutaj super wolny i nigdy tutaj nie mogłem walczyć o mistrza świata juniorów, bo totalnie ten tor mi nie leży. A dzisiaj po prostu... Przyjechaliśmy czegoś poszukać, coś znaleźć i może się uda. Dwa zewnętrzne pola startowe w Twoich dwóch pierwszych wyścigach. Pierwszy raz było trzecie miejsce, później zwycięstwo. Pomyślałem się, że tam mocno pozmienialiście ustawienia. Właśnie nie, to była drobna korekta i trafiona, więc cieszę się. W pierwszym wyścigu też bardzo zażarta walka, w tym kolejnym też ten tor sprzyja takiej fajnej dzisiaj rywalizacji i na pewno będą to ciekawe zawody. No na pewno, jest to ogromny tor, jest mnóstwo przestrzeni na nim, więc można się naprawdę ścigać fajnie i myślę, że będą dzisiaj fajne zawody dla kibiców, no jak i dla nas, dla żużlowców. Tyle Dominik Kubera, dziękujemy, wracamy do studia. Gdy się ogląda taką walkę Dominika Kubery z Janem Kwiechem, jak na wyjściu z tego pierwszego łuku ich wspólnego biegu, to rzeczywiście można się trochę rozgrzać, panowie. Rozgrzać się jak rozgrzać. Fajnie Dominik powiedział, że fajny tor, duży tor. Właśnie można się łatwo na nim, że tak powiem, pogubić, bo czasami, tak jak mówię, mamy tak, ostatnia runda była tutaj w Łodzi, to ten tor jednak ma tam swoje dwie ścieżki i faktycznie taka była jazda. Tutaj jednak można się pogubić, jakiś błąd, za szeroko wyjechać, trochę odpuścić to, co na przykład Janusz, jak miał Janusza bieg, mieliśmy to
Właśnie Janusz też tak szukał, też żeby tam, bo już był drugi, już był ten. A za chwilę niestety jakiś ten mały błąd, nie trafił w ścieżkę tylnym kołem i w momencie spadł na trzecią pozycję. Za chwilę początek trzeciej serii. Patryk Dudek pojedzie z trzeciego pola startowego. Będzie miał Dawida Bellego, który jeszcze nie zapunktował z pierwszego toru. Z drugiego toru jego rodaka, też Francuza, Berger, też jeszcze Francuz nie zapunktował. Wydaje się, że jest tutaj nadzieja, jest szansa na dobre punkty z trzeciego toru. Nadzieja jest zawsze. Patryk miał wyśmienity pierwszy wyścig, tak? Z pierwszego pola bardzo dobrze wystartował i miał też bardzo dobry czas. Tutaj pojechał z drugiego pola i w swoim drugim starcie, no niestety ten start mu się nie udał, nie wyszedł i niestety Patryk przyjechał trzeci. Miejmy nadzieję i trzymamy kciuki, aby Patryk teraz z tego trzeciego pola zwyciężył start i zwyciężył wyścig. Da się. Rasmus przed chwilą pokazał, że ze trzeciego pola i Dominik z czwartego, tak jako nieliczni, udało im się zwyciężyć wyścigi, więc myślę, że Patryk może być pełen nadziei, aby dobrze wystartował. I tej nadziei pełen jest na pewno też Bartek Smyktała, bo on w tym biegu pojedzie z czwartego pola. On w tym wspominanym przez ciebie biegu Rasmusa Jensena był za jego plecami z dużą stratą, powiedzmy sobie to wprost, bo Rasmus Jensen tam po prostu pojechał, ile fabryka dała do przodu i nie oglądał się na nikogo. Teraz mamy biało-czerwonych na trzecim i czwartym polu, to będzie Polska-Francja, taki parowy pojedynek. Parowy tylko z innych pól. Tak. Ale myślę, że tutaj na porównaniu będzie, także te trzecie pole niby będzie się mówi, że jest złe, ale ono nie będzie takie złe, bo tam cały czas jest tak przez ciągniki ta nawierzchnia tam przeciągana. No. Ale tu mamy tą powtórkę właśnie. Rasmus nie wyszedł za dobrze z tego trzeciego pola. Po prostu pojechał szerzej, chwycił na tej luźniejszej, przyczepniejszej nawierzchni dobrej przyczepności i wyjechał przed Bartka Smyktałę. Tutaj widzimy Janusz Kołodziej próbował z krawężnika i to nie przyniosło skutku i efektu. No już w zasadzie na wejściu w drugi wiraż Rasmus Jensen miał poukładaną sytuację w tym biegu, bo był napędzony, zakładał się na Bartka Smyktałę. Wiadomo było, że tutaj już Bartek nie będzie w stanie przynajmniej na tym łuku w żaden sposób odpowiedzieć. Janusz Kołodziej tutaj trochę inaczej pojechał niż w pierwszym swoim starcie. Bardzo go chwaliliśmy za jego pierwszy wyścig dzisiaj. W tym drugim, z czego to wynikało, że zupełnie inne ścieżki obierał? Możliwe, że też pierwszy bieg, żeśmy tutaj w euforię wpadli, prędkość i szybkość i fajnie to ten wyścig rozegrał. A w tym wyścigu albo zostawił wszystko to samo, żeby jeszcze sprawdzić, czy rzeczywiście to było dobre i się sprawdzi w następnym wyścigu. Podejrzewam, że jak znam tą teorię, czy znamy te nasze teorie i myki, to teraz dopiero pójdzie korekta i no i liczę, że Janusz wróci na te zwycięskie biegi. Rafał Darzynkiewicz, nasz komentator, mówił Państwu przed momentem, że miał okazję porozmawiać chwilę z braćmi Drymlami, z Łukaszem i z Aleszem. Ja też byłem przy tej rozmowie i powiem jeszcze, kto był przy tej rozmowie. Krzysztof Cegielski, więc człowiek z teamu Janusza Kołodzieja. Oni tam naprawdę podpowiadali bardzo wiele, jak jechać po torze w Pardubicach. No to ich podpowiedzi tam różnie to bywa, to tam raczej pewnie jakaś luźna rozmowa, bo wiem, że też miałem okazję przed zawodami być i w parkingu i właśnie porozmawiać z Lukasem. No to ta jego bajerka zawsze jest dobra, ale to jest tak pobajerzenie, a nie podpowiadanie na pewno. Tutaj na tym torze to nie trzeba podpowiadać Januszowi, jak się jeździ. Bardziej wjechanym być te tory, tak jak tutaj bracia Drymlowie, to oni tutaj dużo trenują. Czy wiem, że Wacław Milik, no jak sam też mam go na mediach społecznościowych, to zawsze tutaj wytrzymia tu różne tam swoje też freestylesowe pokazy. Także jeździ, wie, tak zna tą szerokość, na tą prędkość i czuje. No tutaj ten tor to rzeczywiście nie jest takim torem. No, jak widzimy, jeden wygrywa, drugi przegrywa, jeden jest drugi trzeci, za chwilę tak ten. I całe zawody tak będzie, uważam. I do całego, do finału, do końca uważam, że będzie taka loteria. Raz się wygra, raz się będzie drugim, raz trzecim, bo ten tor taki jest po prostu. Widzą Państwo teraz, jak wyglądają trybuny, a w zasadzie
ten żużlowy festyn, który dzisiaj zaczynamy finałowym turniejem Tauron SEC. Jutro to jest FIM Flat Track World Championships, no i w niedzielę Zlata Przilwa, a więc to jest taki coroczny, fantastyczny żużlowy weekend tutaj w Pardubicach. To jest coś pięknego, ja uczestniczyłem tutaj kilka razy w tych turniejach. Tak, bo to właściwie takie, nie wiem czy to dalej, bo jutro jest jakiś flag track, ale z reguły tak. To jak ja jeździłem, to dzień wcześniej była ta Złota Sztucha, czyli w sobotę była Złota Sztucha, do południa, po południu było część, zaczynało się kilka biegów Złotej Przylby i w niedzielę były finały. Ja tak uczestniczyłem, jak byłem tym pierwszym raczkującym, to musiałem jechać w tych eliminacjach ten dzień wcześniej, a następnego dnia startować już w głównym turnieju. A to Ci podam tylko, tak, ci juniorzy jutro startują też po flagtraku, także jadą ten też. Sam system. Dzieje się sporo. Wiecie panowie, że Janusz Kołodziej nigdy nie startował w Złotej Przylbie? No ja też. A wiecie, że zastanawiasz się i być może, kto wie, być może ta decyzja jeszcze ostatecznie nie jest potwierdzona, ale być może w niedzielę zostanie. Zastanawia się, bo chciałby tu zostać i pościgać się także w niedzielę. Wiem, że takie zapytanie do organizatorów zostało skierowane. To taka ciekawostka. No, pewnie... Dobrze by było na przyszłość, tak? Bo tak jak Janusz sam wspomniał, za wiele razy tu nie startował, więc to był pewno... 2005 rok, to był finał drużynowych Mistrzostw Świata Juniorów. Janusz Kołodziej wtedy, jeśli dobrze pamiętam, chyba z Adrianem Miedzińskim także w naszej reprezentacji. Nie pamiętam już dokładnie, kto tam jeszcze reprezentował biało-czerwone barwy, no ale minęło od tego czasu 17 lat. Kawał czasu, ale tutaj wrócę jeszcze właśnie do Janusza. Myślę, że Krzysztof Cegielski z mechanikami, z Marcinem, też no Janusz sam podejmą odpowiednie kroki, decyzje co do przełożenia swojego motocykla i będzie to wyglądało już dobrze. Doświadczenia w tym teamie nie brakuje, tak jak w naszym studiu. Nie brakuje, oczywiście nie. Krzysztof wiele lat też jeździł, wiedział co trzeba zrobić z motocyklem. Janusz też jest wspaniałym zawodnikiem i tutaj Janusza nie trzeba uczyć, tylko po prostu pewno wyciągną odpowiednie wnioski, tak? Krzysztof cały czas tutaj obserwuje, jak Janusz jedzie, mechanicy Janusza tak samo, więc Janusz na pewno też czuje, co jest nie tak i zaraz zrobią dobre zmiany. Jeden z najszerszych i najdłuższych torów żużlowych, to i równania są jedne z najdłuższych, bo dopiero teraz traktory zjeżdżają na swoje stanowiska. No jest trochę tych metrów kwadratowych tutaj do wyrównania. No akurat w sumie nie, warunki sprzyjają, że trochę to nawet szybciej, ale z reguły to naprawdę można było zejść sobie na dół na coś że tak powiem, ciepłego albo przegryźć na chwilę, bo zanim było równanie skończone. No my, drodzy Państwo, w parku maszyn marzniemy troszkę, za chwilę będziemy mieli okazję się, mamy nadzieję, wspólnie z Państwem rozgrzać, bo zawodnicy wyjeżdżają do biegu 9. Wyścig 9, no i tutaj będziemy pewnie chcieli poznać odpowiedzi na co najmniej kilka pytań, które nas nurtują. Kto jest szybki, kto miał trochę szczęścia, kto się dopasował i jakie zmiany kto w jakim w swoim motocyklu poczynił, bo w tej drugiej serii pozmieniało nam się tyle, że mamy na przykład zwycięstwo z czwartego pola, co nie zdarzyło się w pierwszej serii. Nadal mamy najsłabsze pole trzecie, ale mamy zawodnika, którego podejrzewamy o idealne dopasowanie się do tej nawierzchni, do tego długiego toru, czyli Duńczyka Rasmusa Jensena. 9. wyścig dnia, znowu po równaniu i znowu na starcie reprezentant Polski, a właściwie będziemy mieli ich dwóch. Patryk Dudek w kasku białym, w kasku żółtym Bartosz Smektała, a więc po zewnętrznej obaj nasi reprezentanci, a od krawężnika będą Francuzi. Dawid Belego w kasku czerwonym, jak na razie bez punktu, i w kasku niebieskim Dimitri Berger, który robi lepsze wrażenie, walczy, stara się, ale nadal w jego dorobku, jak Państwo widzicie, na grafice punktów nie ma. Patryk Dudek, 4 punkty w dwóch startach, 2 punkty Bartosza Smektały. 9. wyścig dnia, to dopiero trzecia seria startów rozpoczynająca się tutaj w Pardubicach. No i rzeczywiście jest tutaj wspaniały festyn, wspaniałe imprezy, sporo żużla, wielu zawodników startujących w polskich ligach,
dziś tutaj będzie jechało, potem będą jechali mecze ligowe, na przykład jutro, a wróci w niedzielę. Ale Belego, Berże, Dudek i Smektała już wystartowali. Berże najlepiej ze startu, po zewnętrznej próbował napędzać się Smektała, a zupełnie zamknięty i na końcu stawki jedzie w kasku białym Patryk Dudek. Dudek teraz próbuje walczyć o trzecią pozycję ze Smektałą i dość nieoczekiwanie, powiedziałbym sensacyjnie, dwóch Francuzów przed reprezentantami naszego kraju. Wydaje się być to dla nas rozczarowujące, że Francuzi, którzy dotychczas na pardubickim owalu, na tym 400-metrowym dystansie pokonywanym czterokrotnie, czyli 1600 metrów, nie zdobyli żadnych punktów, a teraz wezmą chyba maksa. No na to tak wygląda, bo Dudek próbuje gonić, ale ta strata do jadącego na drugiej pozycji Dawida Belego jest już spora. No i mamy tutaj sensacyjne, podwójne zwycięstwo pary francuskiej nad reprezentantami naszego kraju. Nie tak chcieliśmy rozpocząć tę trzecią serię startów i jest to, powiem szczerze, dla mnie ogromne zaskoczenie. Oczywiście można powiedzieć pole A, pole B, te najskuteczniejsze dzisiaj, no ale na dystansie biało-czerwonych nie było w tym wyścigu, Grzesiek. Tak, i na starcie też ich nie było. Kosmiczny start Dimitriego Berże. On z tego drugiego pola naprawdę wyskoczył. Dzisiaj wydawałoby, że w tej trzeciej serii, tuż po równaniu, gdzieś te pierwsze będzie predysponowane, ale okazało się zupełnie inaczej. I Dimitri Berże, widać, że po tych dwóch nieudanych wyścigach no, wprowadził korekty w swoim motocyklu. I to korekty właściwe. Pomknął do przodu, a nasi reprezentanci, no cóż, pozostało im tutaj walczyć z tyłu. Mieli niełatwe zadanie, bo mieli trzecie i czwarte pole. Najsłabiej z tego pola trzeciego wjeżdża Patryk Dudek i tutaj dla niego tak naprawdę już nie ma za wiele miejsca, bo pod łokieć smyka, po krawężniku wjeżdża Dawid Belego i to była szybsza ścieżka i mija naszego reprezentanta. Tutaj smyk wjeżdża dość szeroko w ten drugi łuk. Wykorzystuje to również Patryk Dudek, jadąc po samym krawężniku. I to wystarczyło w zasadzie. Ja ci powiem, Grzesiek, jedną rzecz. Taka mi teraz takie skojarzenie mi się pojawiło, kiedy nasi koszykarze nie tak dawno w Eurobaskecie grali w półfinale z reprezentacją Francji i przegrali. No bardzo wysoko, czego należało się spodziewać, no bo gdzie koszykówka francuska, a gdzie koszykówka polska, przy całym szacunku dla całej ekipy i sukcesu, który odniosła drużyna prowadzona przez Igora Milicicia. Wtedy gdzieś tam ktoś w jakichś społecznościówkach napisał, a gdyby tak ci Francuzi z nami pojechali na żużlu, to my byśmy wygrywali w takich rozmiarach. No i proszę. I okazuje się, że na żużlu też nas zlali 5-1 różnicą 4 punktów. Nie 40, ale też nas zbili. Dobrze. Spokojnie, Rafał, zaczekajmy na finał. Zdarzają się wypadki przy pracy i tak też traktujemy ten występ Patryka Dudka i Bartosza Smektały przeciwko dwójce Francuzów, Dimitriowi Berże i Dawidowi Belego, bo przed nami wyścig 10 i nasze oczy skierowane będą przede wszystkim na Janusza Kołodzieja, ale także drugiego z naszych reprezentantów, Piotra Pawlickiego. Pawlicki w czerwonym, Janusz Kołodziej w białym, w żółtym Łopysz Liebiediew i w kasku niebieskim Oliver Bertson, który gdzieś tam został zupełnie na starcie. Janusz Kołodziej na drugiej pozycji, na czele mknie w kasku czerwonym Piotr Pawlicki. Kołodziej gdzieś tam napędza się po zewnętrznej. Teraz zetnie do krawężnika i ogra Piotra Pawlickiego. Tak, ależ w popisowy sposób uczynił to lider klasyfikacji przejściowej cyklu SEK, Janusz Kołodziej. Kołodziej przed Pawlickim. To jeszcze w tym sezonie przecież koledzy klubowi z FOGO Unii Leszno, którzy już dość dawno zakończyli sezon ligowy w Polsce, bo Leszczyńska Unia nie awansowała do półfinału w PGE Ekstraligi, ale widać, że obaj w wysokiej formie, ale przede wszystkim cieszy nas to, że na dystansie wreszcie świetnie pojechał i jedzie Janusz Kołodziej, a Piotr Pawlicki wyszedł ze startu świetnie, ale coś jest chyba nie tak z motocyklem
Piotra Pawlickiego, bo gdzieś tam go podrywa, gdzieś tam nie jedzie płynnie, teraz broni się już przed atakami Andrzeja Liebiediewa. Ten motocykl gdzieś tam na dystansie, na trasie przestał pracować tak, jak pracował przynajmniej na pierwszym okrążeniu, ale nas najbardziej cieszy to, że Janusz Kołodziej wygrywa dziś drugi wyścig, zdobywa 3 punkty, miał punktów 4, dorzuca 3, ma ich już 7 i znowu będziemy czekać na odpowiedź Leona Madsena. 2 punkty Piotr Pawlicki, uratowane jakimś nadludzkim wyczynem wychowanka leszczyńskiej Unii. 1 punkt Liebiediew, bez punktu Oliver Benco. Ten start był dość ciekawy, bo miałem wrażenie, jakby Piotr Pawlicki pojechał, a cała reszta zawodników zaspała totalnie z momentu startowego. A Piotr Pawlicki, proszę bardzo, on jedzie do przodu i śmiało tutaj wyjeżdża na przód całej stawki, co też dobrze oczywiście dla naszych reprezentantów. Tutaj wyjeżdża też z tego startu Janusz Kołodziej i on wjeżdża nieco szerzej i tu przeprowadza bardzo fajny atak, widząc, że Piotr mu poszerza, on momentalnie nie wdaje się w tą grę. Ale przestawił motocykl, no jakby chciał po prostu go przestawić, chwycił w ręce i przestawił przód motocykla, przednie koło do wewnętrznej. Przewidział to, co chce z nim zrobić Piotr Pawlicki i okiwał go, krótko mówiąc, nie kolego, ja tam nie jadę, ja mam zupełnie inne plany, wypuszczę cię na tą zewnętrzną, a szybko przytnę i zrobię ci wejście pod, gdzie się mnie w ogóle nie będę spodziewał. I to właśnie uczynił Janusz Kołodziej i wyprzedził tym zwanym atakiem Piotra Pawlickiego, a potem tak naprawdę już szybko budował swój dystans, a Piotr skupił się już nie na gonieniu Janusza Kołodzieja, tylko na obronie tego, co już wiezie. I jeśli chodzi o Piotra, no zastanawia mnie to, z czego się bierze to, że on właśnie na tych pierwszych kółkach miał prędkość, mógł tutaj jak na równy z równym rywalizować. No właśnie, ale to będzie, mam nadzieję, że na przykład Arek Panecki, który jest reporterem w studiu, wyjaśni to na przykład przepytując w przerwie pomiędzy wyścigami Piotra Pawlickiego. Przerwałem ci, Grzesiek, bo ten pan na starcie, Leon Madsen, po trzech turniejach i dwóch rozegranych seriach wyścigów tutaj w Pardubicach, ma 2 punkty starty do Janusza Kołodzieja, teraz w kasku czerwonym wydaje się być faworytem, ale w kasku niebieskim jest Dominik Kubera, może mu pomieszać szyki Elis w białym i w żółtym, Wacław Milik i kto? Madsen czy Kubera? Kubera, mówiłem już o tym, że on mimo tego, że startuje dopiero w trzecim turnieju SEC, ma szansę na to, by znaleźć się w czołowej piątce cyklu, zapewnić sobie udział w przyszłorocznych zawodach, ale tymczasem teraz gdzieś tam popełnił jakiś błąd Dominik Kubera, to nie pasuje, nie jedzie to szybko i wyprzedza go Adam Ellis. No ale to, o czym mówili i Tomek Gapiński, i Sebastian Ułamek w studiu, o czym wspominaliśmy przed rozpoczęciem tej trzeciej serii startów. Tutaj każdy może wygrać z każdym i to może się zmieniać jak w kalejdoskopie, bo Adam Ellis, który dotychczas bez punktu w tych zawodach przez moment mocno naciskał Dominika Kuberę w walce o drugą pozycję, jedzie na trzeciej, po pierwszy swój punkt, zupełnie nie liczy się tutaj, dopingowany przez liczną grupę czeskich kibiców Wacław Milik, a po 3 punkty, a więc odpowiedź Leona Madsena na zwycięstwo Janusza Kołodzieja w biegu 10 jest natychmiastowa. Wydawało się, że trochę spróbuje mu szyki pomieszać Dominik Kubera, ale poradził sobie z nim Leon Madsen. Kubera jeszcze musiał stoczyć bój o drugą pozycję z Adamem Ellisem, który przejechał na trzecim miejscu. Bez punktu zupełnie nie zauważyliśmy tutaj w tym biegu Wacława Milika, który w poprzednich swoich startach dobrze wychodził spod taśmy, dobrze na pierwszym łuku, na dystansie tracił, a tutaj zupełnie go nie było. Tutaj walka rozegrała się na tym pierwszym łuku głównie między Leonem Madsenem a Dominikiem Kuberą. Leon Madsen z tego pierwszego pola od razu jakby miał zaplanowane chyba to, bo wyjechał, nie trzymał się kurczowo tego krawężnika. Wiedział, że musi dojechać do tej luźniejszej części toru i też to robi. No i
ta taktyka się opłaciła, bo Dominik mimo tego, że przyciął, no to jednak z wyjścia z tego pierwszego łuku brakło mu tej prędkości i Leo Madsen już wyprostowanym motocyklem zdecydowanie szybciej wyjechał z tego łuku, zrobił długą prostą, a tutaj jeszcze widzimy błąd Dominika Kubery, bo on gdzieś tam próbował gdzieś też wjechać nieco szerzej, ale to była błędna decyzja. Jego motocykl tam się w ogóle nie rozpędził, wykorzystał to momentalnie Adam Ellis, ale szybko wnioski wyciągnął i na następnym kółku już nie jechał tak szeroko, a notabene zrobił to znowu Adam Ellis, który no popełnił ten błąd, który kółko wcześniej popełnił Dominik Kubera, ale Dominik Kubera odzyskuje pozycję, którą kółko wcześniej zabrał mu Adam Ellis, dojeżdża na tor, drugiej. Szeroki tor, ale jeśli popełnisz jakikolwiek błąd, obierzesz zły tor jazdy. Ciekawe, Leo Madsen jechał dosyć szeroko, właśnie w tym luźnym materiale, gdzie tak naprawdę powinien budować dystans kółko na kółko, z kółka na kółko, no to nie odjechał tak Dominikowi Kuberze, który jechał wewnętrzną częścią toru. W zasadzie ten dystans był bardzo, bardzo podobny. To tylko i wyłącznie pokazuje, że tutaj... Tych ścieżek jest co najmniej kilka. Tak, jest co najmniej kilka, nie jest to jedna ścieżka, więc kto jaką odbierze, obierze i jak ma przygotowany sprzęt na ten niezwykle długi tor, będzie decydować o tym, kto będzie w kolejnych biegach zwyciężał. A przed nami hit tej trzeciej serii, bez wątpienia. Jan Kwech, Czechy, w kasku czerwonym dotychczas 4 punkty. W kasku niebieskim Dan Bewley, dotychczas 4 punkty. Niepokonany w dwóch swoich pierwszych biegach Mikkelsen. Nie zaznał goryczy jako jedyny w tych zawodach Duńczyk. I rodak Mikkelsena, Rasmus Jensen w kasku żółtym z 5 punktami. Ciekawe, jak teraz Duńczycy poradzą sobie z tych zewnętrznych pól. Czy ogra ich Dan Bewley, czy może Jan Kwech? Ciasno tam trochę zamieszania zrobiło się na tym pierwszym łuku za sprawą Dana Bewleya, który gdzieś tam pojechał szeroko, gdzieś mocno postawiło jego motocykl na czele Mikkelsen. A więc Duńczyk tutaj nie zamierza oddawać nikomu pola. Chce kroczyć od zwycięstwa do zwycięstwa. Jedzie w trzecim wyścigu, jedzie po trzecie zwycięstwo, choć blisko niego rywale. Teraz już Dan Bewley jest za jego plecami. Trzeci Rasmus Jensen zamyka stawkę. Jan Kwech. Kwech teraz atakuje Rasmusa Jensena. Podejrzewaliśmy Duńczyka o to, że jest piekielnie szybki gdzieś na pardubickim torze, a tymczasem może tutaj w tym wyścigu 12 zaliczyć 0, choć odpowiada już teraz Kwechowi, ależ tutaj zmienia się jak kalejdoskopia. Cała ta dwójka, ścigając się między sobą, jest dość blisko za Danem Bewleyem. Bewley jeszcze obroni tę drugą pozycję, a zwycięży Mikkelsen. Trzeci start. Wyścig. Trzecie zwycięstwo Mikkelsena, ale za jego plecami to dopiero się działo, Krzysiek, co? No, najlepszy wyścig chyba. Właśnie oglądaliśmy dzisiejszych zawodów, a co ciekawe, no jakby tych wyścigów no było trochę, gdzie tych mijanek mogliśmy widzieć, więc wyścig naprawdę no ale tak zapowiadaliśmy, tak miało być. Jak zobaczyliśmy, jaki jest dorobek punktowy zawodników i skład wyścigów, które są w trzeciej serii, to ten 12 wydawał nam się być tym hitem i ten hit jest. Tak, Mikkelsen potwierdza swoją siłę i moc, mimo tego, że jedzie z trzeciego pola, no to zakłada swoich rywali. Tutaj widzimy błąd Dana Bewleya, gdzieś tam wpadł w jakąś nierówność i odprostowało go niemalże, wyskoczył jak na jakiejś skoczni, ale opanował swój motocykl. O, tu będziemy mogli to zauważyć. O, łapie tą nierówność jakąś kolejne, przez co wyjeżdża na zewnętrzną, traci jego motocykl całą prędkość i spada na czwartą pozycję, ale Dan Bewley nie poddaje się, on goni z kółka na kółko, mija za chwilę Jana Kwecha i udaje się w pogoń jeszcze za Rasmusem Jensenem, gdzie by się wydawało, że Duńczycy już wysforowali się na prowadzenie i jakby te punkty, które jakby już wiozą, no to tutaj niewiele się zmieni. Mikkelsen dość pewnie po zwycięstwo drugie miejsce można byłoby już wpisywać się Rasmusowi Jensenowi, ale ostatnie dwa kółka, to co tutaj zaczęło się dziać, właśnie za
pomocą Dana Bulego, no to aż ręce naprawdę składały się do klasków. Tutaj właśnie widać, jak Dan Bully jedzie po tej wewnętrznej. Widać, że ta ścieżka, ona cały czas niesie. Rasmus, ja jestem zdziwiony, bo przecież jadę w luźnej nawierzchni, gdzie tam, no przecież jadę śladem Mikkela Mikkelsena. Powinniśmy śmiało odjeżdżać, budować tylko i wyłącznie przewagę nad swoimi rywalami, którzy jadą z tyłu. A tu się okazuje, Dan Bully wyprzedza w ten sposób nie tylko Jana Kwecha, tylko jeszcze Rasmusa Jensena. I mało brakowało, jeszcze dosyć mocno zbliżył się do Mikkela Mikkelsena, więc wyścig naprawdę. Palce lizać, ale teraz proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że mieliśmy na torze czterech zawodników. A tutaj od godziny 12 w niedzielę na Zlatej Przylbie 74 podczas najstarszego żużlowego turnieju świata, który rozpoczął się pierwszą swoją edycję w 1929 roku, startuje zawodników sześciu. To dopiero się dzieje. Jeździłeś kiedyś w takich wyścigach. Jest to ciasno, czy jednak tak jest szeroko i długo, że jednak tego się nie zauważa? Miałem tą przyjemność startować w zawodach Złotej Suchy, Złotej Prilby. Jechałem tu również Mistrzostwa Świata Juniorów, ale fakt, że te zawody, gdzie się startuje w sześciu na tak olbrzymim torze, to naprawdę dodają smaka. Pamiętam już, nie wiem, 2017 bądź 2018 rok, jak tu przyjechałem, dosyć dobrze mi się wiodło w rundzie zasadniczej, muszę przyznać i się trochę pochwalić, bo chyba jako jeden z wiodących zawodników liderów wjechałem do finału, ale niestety odpadłem chyba do półfinału, przepraszam, wjechałem. Aha. Ale w półfinale niestety. Przerwę ci, zaraz dokończymy tę dyskusję, bo widzimy klasyfikację po trzech seriach startów. W tej chwili, gdyby awansowaliby do finału bezpośrednio Mikkel Mikkelsen z kompletem i Janusz Kołoś z siedmioma punktami, wyścig ostatniej szansy to by był Leon Madsen, Rasmus Jensen, Dominik Kubera, Dan Bully, ale pięć punktów ma i Patryk Dudek i pięć punktów ma także Piotr Pawlicki, więc to wszystko jeszcze ciągle jest możliwe, wszystko może się zdarzyć. Zanim do studia to jeszcze dokończ i co to się stało w tym finale? No popełniłem błąd niestety, przyjechałem chyba na czwartej pozycji, wjechałem do finału B. Finał B wygrałem, ale wiadomo, no, wisienką na torcie był finał A, niestety, tam się nie udało wjechać mimo dobrej rundy zasadniczej, więc trochę jakby niedosyt pozostał, ale spokojnie, może przede mną. No właśnie, może w przyszłym roku, ale może zapytamy organizatorów, jak pytał Janusz Kołodziej o to, czy może wystartować, no może my ci tutaj zaraz załatwimy jakiś występ, bo przecież dopiero we wtorek i w środę jedziesz w finale Ligi Szwedzkiej, prawda? Tak, czy masz wolne terminy. No dobrze, wolnymi terminami, ale tu w studiu czekają nasi goście. I czekają kolejne ciekawostki dotyczące jazdy w sześciu na torze w Pardubicach. Sebastian Ułamek, proszę bardzo, to jest naprawdę warte oczekiwania, żeby tego posłuchać. Sebastian, opowiedz nam. Znaczy, bo Grzegorz zaczął tu historię też fajnie i zasady mówić Złotej Prilby całej. Ja tutaj też wcześniej gdzieś może się przejęzyczyłem, w Złotej Szczusze nie startowałem, ale w tej Prilby kilka razy miałem okazję startować. Dosłownie było to tak zrobione zawsze na koniec sezonu i faktycznie tym turniejem tutaj przyjazdem do Pardubic na tą prawie trzy dni żeśmy tu spędzali i brali udział. Fajny piknik, tak jak też tu wcześniej powiedziałeś, i fajne zawody były. No ja też z jednym z tego cyklu miałem okazję jechać w finale. A odbywa to się też tak, że jak się awansuje do tego finału, to się jedzie w sześciu na sześć okrążeń. Jak chciałem uściślić informację, chyba że coś teraz zmieniło. Wiem, że na sześć okrążeń jechaliśmy finał i wiem, że to było tak, że przyjechałem tu na luzie, jak Dominik właśnie przyjechał do Łodzi i tak pobawić się na koniec sezonu i wjechałem do tego finału. I finał polega na tych właśnie sześciu, na sześć okrążeń i wiem, że była taka akcja wtedy, że ja jeździłem na takich małych, mniejszych zbiornikach paliwa i musiałem na szybko przed finałem zmienić zbiornik paliwa, bo by mi brakło paliwa na te sześć okrążeń. Finał w sumie się szczęśliwie też zaczął tak, bo jechałem drugi, bym stanął na podium, ale nijakiego takiego też grajka miałem za sobą, zwanym Niki Petersenem, no i zaatakował mnie ostrym wejściem pod i spadłem na czwartą pozycję i podium niestety mi ominęło. To jedyne historyczne by było. No i znowu polsko-duńska rywalizacja nam się wkrada w narrację, szanowni państwo. To teraz z Tomaszem Gapińskim przeanalizujmy tę poprzednią serię startów. Ja zwrócę uwagę na jedno, Tomku. Już mamy taką sytuację, w której z trzeciego toru w
kasku białym mamy 3 wygrane biegi w tych zawodach, a na przykład z niebieskiego tylko 2. Czyli zmienia nam się jednak ten układ siły pól startowych. Zmienia się dokładnie, ale zmieniają się też zawodnicy, którzy na tych polach stają, tak? Teraz zwyciężył Michael Mikkelsen i Janusz Kołodziej, tak? Z pól trzecich, ale co mnie smuci, to Michael Mikkelsen zrównał się z Patrykiem Butkiem punktami o brązowy medal i ma jeszcze nawet szansę, myślę, dogonić przy słabszej dyspozycji. Oczywiście nie życzę mi Januszowi tego i też Janusza, bo widać, że jest bardzo szybki. I smuci mnie też fakt, że Leon właśnie się dobrze dopasował, jechał z kółka na kółka coraz szerzej i wykręcił najszybszą prędkość, tak? Bo 122, czyli pobił Rasmusa w tych prędkościach, więc... Ale warto podkreślić, na co zwróciliśmy uwagę, że Janusz Kołodziej w tym biegu, który teraz oglądamy, wygranym z trzeciego pola w kasku białym, osiągnął swoją dzisiaj najwyższą prędkość, 119,6 km na godzinę. Tak. Mówiłeś, Sebastian, że jak znamy te wasze myki i wy je znacie, to dopiero po drugim starcie nastąpi jakaś korekta i chyba nastąpiła. No nastąpiła pewnie, bo podejrzewam, bym też tak postąpił, jak Janusz postąpił. Ten pierwszy bieg rozegrał, tak jak już wspominałem, bardzo fajnie to wszystko wyszło, wyglądało, prędkość jest trochę ze startu, może stwierdził, że jakiś błąd on popełnił, więc zostawiamy wszystko, ale ten drugi bieg pokazał jednak, że jednak to nie jest jeszcze to. Poszły te korekty, jak my to nazywamy naszym językiem. I teraz ten bieg już napawa jakimś super optymizmem, że następne biegi będą dobre, bo tak jak Tomasz wspomniał i Leon Madsen też już coś skorygował, coś znalazł, też pokazał swoją prędkość i że dalej nie odpuszcza, a jeszcze rywale gonią. A co waszym zdaniem działo się w tym biegu z Piotrkiem Pawlickim, bo on w pewnym momencie taką rwaną jazdę prezentował. Trochę go podrywało na tym motocyklu, szczególnie tam gdzieś na wyjściu z pierwszego łuku. No Piotr, powiem szczerze, jak obserwuję Piotra, jest to na pewno talent, dość naprawdę warty też uczestnictwa w cyklu Grand Prix, ale u niego jest chaos w jego jeździe i jak został minięty, gdzieś tam przeciwnik zaczął się do niego zbliżać, zaczął popełniać dużo błędów, stąd też i stracił na tym płynność jazdy, szarpał ten motocykl i ten, bo to właśnie, jak obserwuję Piotra, u niego jest ten problem, że jest jednak zbyt dużo chaosu w jego jeździe. Te 3 wyścigi, w których właśnie Piotr już startował, miał bardzo, bardzo dobre starty, tak? Ze wszystkich pól, z których jechał, a jechał z pola 4, 3 i 1. Piotr ma bardzo dobre starty, ale niestety z kółka na kółko jakby jego motocykl zwalniał, to co Sebastian mówi, on szarpie tą jazdą, jakby chciał wyrwać kierownicę, tak? Panowie, za chwilę start kolejnego biegu, może zdążymy jeszcze do parku maszyn, bo tam Marek Padecki jest właśnie z Piotrem Pawlickim. A nie zdążymy teraz, dostaję informację, posłuchamy tej rozmowy przy najbliższej możliwej okazji. No to tym razem krótsze nieco równanie toru, a my znów oddamy głos naszym komentatorom. No właśnie, jesteśmy tak trochę zaskoczeni, Grzesiek, że po drugiej serii to równanie trwało i trwało i trwało. Tutaj wyjechały teraz po wyścigu 12 na krótko ciągniki, trochę zagarnęły ten nawierzchnię, więc znowu jakąś przygotowują zagadkę dla Patryka Dudka, który będzie jechał oczywiście tradycyjnie jako pierwszy z 3 rywalami na otwarcie tej kolejnej serii. Znowu jakieś zmiany w motocyklu, cały team tam, no może nie zmiany w motocyklu, bo zmiana motocykla, na który by tu wsiąść. Nie było roszenia toru po tym 12 biegu, czyli przed rozpoczęciem 4 serii startów. Było takie tylko delikatne gdzieś tam zebranie tej nawierzchni, a więc ta nawierzchnia może być i te warunki torowe mogą być zaskakujące dla całej czwórki zawodników, a obok Patryka Dudka, on teraz idąc cały czas od samego początku zgodnie z tabelą biegową, 20-biegową, od tego pierwszego pola przez drugie, trzecie, teraz już jest na 4 polu, a więc wszystkich rywali będzie miał po lewej ręce. W kasku czerwonym Rasmus Jensen, w kasku niebieskim Piotr Pawlicki, widzą Państwo dorobek punktowy Wacław Milik, który rozczarowuje na pewno tutaj miejscową publiczność w kasku białym, i Patryk Dudek punktów 5 w kasku żółtym, a więc bardzo, bardzo ważny wyścig
dla przebiegu tych zawodów, dla znalezienia się w tej czołowej szóstce, przynajmniej w biegu barażowym, biegu ostatniej szansy. Dudek dobrze ze startu, teraz świetna przecinka wskoczył między i Pawlickiego, i Milika, ale ucieka mu Rasmus Jensen. Duńczyk dziś, no naprawdę, poza tym jednym wyścigiem, kiedy nie udało mu się zwyciężyć i przyjechał dopiero na trzeciej pozycji, no to prezentuje się tutaj bardzo dobrze, jest bardzo szybki, cały czas mocno naciska go Patryk Dudek. Rasmus Jensen, dotychczas 6 punktów i teraz jedzie po zwycięstwo, może powiększyć swój dorobek do punktów 9, przybliżyć się do tego, by znaleźć się na pozycjach 3-6, a więc pojechać w tym wyścigu ostatniej szansy, gdzie dwóch najlepszych zawodników z tego biegu awansuje do wielkiego finału, ale przy takiej dyspozycji, przy tym zwycięstwie, jeśli dorzuciłby zwycięstwo jeszcze w wyścigu swoim piątym, a więc w piątej serii, to kto wie, czy Rasmus Jensen, to jedno z objawień sezonu 2020, nie znajdzie się w wielkim finale bezpośrednio. Świetnie Rasmus Jensen wykorzystuje pierwsze pole startowe. Dudek też dobrze wystartował i świetną akcją popisał się na pierwszym łuku, ale wystarczyło to tylko do drugiego miejsca. Nie było możliwości, choć próbował Patryk Dudek, by wyprzedzić Rasmusa Jensena. Rasmus Jensen po 4 seriach startów z 9 punktami, 7 punktów będzie miał Patryk Dudek, no i on będzie musiał szukać zwycięstwa w ostatnim swoim starcie, by znaleźć się w tym wyścigu ostatniej szansy. Rasmus Jensen tutaj wykorzystuje te pierwsze pole doskonale. Dobrze z tego drugiego pola wyjechał też Piotr Pawlicki, nieco gorzej niż Rasmus Jensen, ale pojechał gdzieś na ten środek toru, który jest w tej chwili wyślizgany, ta nawierzchnia ściągnięta, widać na tą wewnętrzną, stanął tam zupełnie i spadł momentalnie na 4. pozycję. Wykorzystał to Patryk Dudek, przedzierając się od razu na 2. pozycję, ale też i Waszka Milik, więc Patryk, widać, że te kombinacje z motocyklami, te zmiany gdzieś tam zaczynają przynosić jakieś efekty, bo był już w tym wyścigu dużo szybszy, konkurencyjny dla Rasmusa Jensena, który, okej, ostatni wyścig nie ułożył się najlepiej, ale nie ukrywajmy, no on jechał na drugiej pozycji tu za kołem Leona Macena i spadł i stracił te punkty, no poprzez błąd jakby taktyczny, ale swoją prędkość w swoich motocyklach od początkowej fazy zawodów, no cały czas utrzymuje i potwierdził to również w tym wyścigu, wygrywa ten wyścig, ale co ważne, Patryk Dudek wygląda na szybszego, więc to nas cieszy i będziemy go obserwowali w kolejnych wyścigach. A Rasmus Jensen tą trójką przybliża się do tego, by znaleźć się w czołowej piątce cyklu SEC, a więc znaleźć się wśród tych zawodników, którzy zapewnią sobie starty w sezonie 2023. A więc tutaj w każdej, niemalże o każdą pozycję trwa zacięta rywalizacja. Tu nikt nie może odpuszczać, bo każdy gdzieś tam widzi swoją szansę. Madsen z Kołodziejem walczą o Mistrzostwo Europy. Niezwykle skuteczny, fantastycznie jeżdżący dziś, niepokonany Mikkel Mikkelsen walczy o brązowy medal, ale być może w perspektywie może gdzieś tam otworzyć mu się droga do tego, by zająć pierwsze lub drugie miejsce w cyklu. Kask czerwony, niebiedy, w niebieskim Kwek. Leon Madsen wspomniany w kasku białym i w żółtym. Bartosz ze Smektała gdzieś tam wypchnięty, a na czele Jan Kwiech. Czech na czele w tym wyścigu 14, no ale to, o czym dziś tutaj mówiliśmy, tu wyścig za wyścigiem i wszystko może się zmieniać, a Leon Madsen jedzie na 3. pozycji, teraz będzie atakował Łotysza, nabierał prędkości, ale odjechał szeroko, więc trochę wężej jadący Bartosz Smektała zbliżył się do Duńczyka i znowu będziemy mieli tutaj zmiany jak w kalejdoskopie najprawdopodobniej, bo Leon Madsen nie odpuści, a jeśli wypuści się gdzieś za szeroko, to będzie próbował to wykorzystać Bartosz Smektała, o tak jak w tej chwili, ale po zewnętrznej większą prędkość. Wcześniej wyprostowany motocykl miał Leon Madsen, a po 3 punkty w tym biegu podróżuje sobie dopingowany przez czeskich fanów Jan Kwiech. Kwiech na czele, za nim Andrzej Lebiedyw. Teraz Lebiedyw będzie musiał bronić się na tym ostatnim łuku przed ostatecznym atakiem Leona Madsena. Madsen czy Lebiedyw? Madsen nabierze prędkości, ale jednak Łotysz dowozi 2 punkty. Kto wie, czy ta strata
tych punktów w biegu 14 może bardzo drogo nie kosztować Leona Madsena, bo to jest tylko jeden punkt, w sumie jest 7, no i sytuacja Duńczyka staje się mocno być trudna, jeśli chodzi o walkę o Mistrzostwo Europy. A kto wie, czy Mikkel Mikkelsen za chwilę gdzieś tam nie zapuka do boksu Leona Madsena i nie powie, a kuku, to może ja ten srebrny medal zgarnę. 3 punkty Jan Kwiech, 2 punkty Andrzej Lebiediew, bez punktu Bartosz Smektała. Tak było w biegu 14. Jan Kwiech tutaj kawał dobrej roboty wykonuje, bo już i ze startu, a nie zapominajmy, te drugie pole jeszcze niedawno analizowaliśmy, że staje się najtrudniejszym polem do tego, żeby wygrać ten start i uplasować się na wejściu w ten pierwszy ruch z przodu. A tu się okazuje, Jan Kwiech świetnie startuje, jeszcze lepiej dojeżdża, zamyka swoich rywali i mknie niezagrożony po zwycięstwo. Kawał dobrej roboty, co go przybliża oczywiście do tego wyścigu barażowego, a z tyłu mamy fantastyczną walkę tutaj. Lebiediewa, no właśnie, ja bym chętnie zobaczył jeszcze, jak wpadają na metę Madsen i Lebiediew. Na grafice zobaczyliśmy, że jednak na drugiej pozycji był Madsen w tym wyścigu na mecie, no ale nie wiem, czy będziemy mieli taką powtórkę. Jeśli udałoby się to zaprezentować, bo to jest, jeszcze nie jest ten moment. Leo Madsen cały czas tak konsekwentnie atakował po tej zewnętrznej i to przynosiło skutek, ale nie na tyle dobry, bo jednak na samej kresce Andrzej Lebiediew był potem błysk przez przysłowiowe szprychy przed nim. Zwycięża Jan Kwiech, dla niego 3 punkty, bez punktu Bartosz Smektała w tym wyścigu, no nie wiedzie się Bartkowi. Kwiech jak zwyciężył w tym biegu, dorzucił 3 punkty i ma tych punktów już 7. Przed nami bieg numer 15 w kasku czerwonym. Dimitri Berger, który w swoim ostatnim starcie mocno zaskoczył. Zdobył 3 punkty, zwyciężając. W kasku niebieskim Adam Ellis, 1 punkt dotychczas. Niepokonany w 3 startach Mikkel Mikkelsen. W kasku białym z pola 3 i w kasku żółtym z pola 4 Oliver Berntsson. I czy Mikkel Mikkelsen zachowa miano niepokonanego? Będzie trudno, bo start wygrywa Adam Ellis sensacyjnie. Po zewnętrznej napędza się Oliver Berntsson. A jeszcze przed Mikkelsena wyskakuje na moment tylko, przynajmniej na razie, Dimitri Berger i Mikkel Mikkelsen, wypchnięty gdzieś tam szeroko, wykorzystuje to wszystko, całe zamieszanie. Oliver Berntsson wyskakuje na drugą pozycję, trzeci jest Berger, a ostatni Mikkel Mikkelsen. Co tu w tych Pardubicach się dzieje? Duńczyk, który 3 razy dyktował warunki, jechał świetnie, jechał fenomenalnie. Wydawało się, że on tutaj dzisiaj może być niepokonany we wszystkich wyścigach, z finałem łącznie. Tym razem w biegu numer 15 jedzie na 4 pozycji. Prowadzi cały czas sensacyjnie Adam Ellis. Teraz Mikkelsen atakuje Berntssona. Czy sobie z nim poradzi? Być może tak. A na czele stawki Adam Ellis. Walka o 3 pozycję. Dimitri Berger i Mikkel Mikkelsen. Mikkelsen wyrwie 1 punkt, ale zwycięzcą, i znowu można to powiedzieć, sensacyjnym Adam Ellis. Kto by pomyślał po 2 pierwszych seriach startów, że Adam Ellis będzie w Pardubicach dziś tutaj wygrywał, i to z Mikkelem Mikkelsenem i Oliverem Berntssonem. No, konia z rzędem temu, kto jest w stanie przewidzieć rezultaty tych wszystkich wyścigów dzisiaj tutaj w Pardubicach, a to tylko i wyłącznie cały czas gwarantuje nam niesamowite emocje. Berntsson, Mikkelsen ostatecznie z 1 punktem poradził sobie z Dimitriem Berger, który w poprzednim wyścigu 3 punkty, teraz 0. Tutaj całą uwagę, przynajmniej ja, skupiłem pewnie, jak i Państwo, na Mikkelu Mikkelsenie, ale on jakby do tego startu zupełnie nie był przygotowany. Wyjechał już nie tak dobrze jak w pierwszej odsłonie, bo już nie... Pamiętajmy, że on drugi raz jedzie z tego 3 pola. Wcześniej sobie poradził wyśmienicie. Wygrał dość pewnie ten moment startowy, dojazd do łuku i założył swoich rywali, pomnął po zwycięstwo. Tak teraz widać, że tego momentu startowego brakło, koncentracji zabrakło i musiał gdzieś z tyłu atakować swoich rywali. Tam było blisko, bo już w pewnym momencie przedarł się niemalże na drugą pozycję, ale tu całą robotę możemy właśnie zobaczyć tutaj. Psuje mu
Dimitri Berger wypychając go za półeczkę na tym drugim łuku i gdzieś wpadł, właśnie tam stracił swoją prędkość. Przedarli się momentalnie przed niego Dimitri Berger, jak i Oliver Bergson. I tutaj Szwed, przepraszam, Duńczyk musiał już się skupić po prostu na walce co najwyżej o jeden punkt. Udało mu się to, zmęczył tego Dimitriego Berger na tyle, że ten jeden punkt faktycznie zapisał na swoim koncie, więc kawał fajnego ścigania. Adam Ellis, triumfator sensacyjny, ale jak najbardziej zasłużony triumf w wyścigu 15. Czy to był pierwszy wyścig wygrany Adama Ellisa w całym cyklu? Wydaje mi się, że właśnie tak to było, że jednak potrafi wygrywać ubiegłoroczny indywidualny mistrz Wielkiej Brytanii, który, jak już wspomniałem wczoraj, w Sheffield w lidze angielskiej. Mecz zaczynał się 20:30, skończył się 22:30. Lot do Pragi, zameldował się dzisiaj tutaj. Widocznie w okolicach godziny 20:30 spisuje się najlepiej, bo wczoraj to było 9 punktów i bonus 4 z startach a ja tak, Tygrysów. Ja tak zapytam, nie wiem, widział go ktoś na lotnisku, on w ogóle się przebierał, czy w kombinezonie leciał? Ale widzisz, zdąży. 16 wyścig dnia przed nami, Janusz Kołodziej w kasku żółtym i wszyscy rywale po lewej ręce, Biuli w białym, w niebieskim Belego i w czerwonym Dominik Kubera. Kubera najlepiej z pierwszego toru, gdzieś tam powoli, ale szeroko podróżuje Janusz Kołodziej. Kołodziej jest niestety w tej chwili ostatni, ale teraz nabiera prędkości po zewnętrznej. Blokuje mu drogę Francuz Dawid Belego. Już Kołodziej sobie z nim poradził i poradził sobie także z Danem Biulejem. Pojechał przy krawężniku i ściął do wewnętrznej i na jednym i prostej przymierzyczce kończącej pierwsze okrążenie i rozpoczynającej drugiej Janusz Kołodziej znalazł się na drugiej pozycji, ale będzie musiał mocno się napracować, by obronić się przed atakami Biuleja. Biuli teraz próbuje obierać odpowiedni tor jazdy, a na czele Dominik Kubera. Przypominamy, że on także tutaj walczy o to, żeby znaleźć się w czołowej piątce SEKU, by pojechać w Mistrzostwach Europy w przyszłym sezonie. Prowadzi Kubera. W ślad za Kuberą Janusz Kołodziej. Już ostatni łuk. Kołodziej dołoży 2 punkty i będzie miał ich w sumie 9, ale jeszcze do końca walczył Dan Biuli. Ostatecznie Kołodziej obronił tę drugą pozycję. No nie najlepsze, ale to wiemy od początku tych zawodów. Te starty Janusza Kołodzieja, ale na dystansie ta umiejętność, może nie najszybszy motocykl, ale umiejętność czytania, przewidywania tego, co robią rywale i wykorzystywania ich błędów i tego, gdzie można wjechać ewentualnie, nawet troszeczkę wolniej niż jedzie rywal, ale potem dyktować warunki, na przykład przy wejściu w kolejny łuk, na pierwszym łuku drugiego okrążenia, przekonał się o tym Dan Biuli. Zaraz zresztą Państwo to zobaczycie. Wyjąłeś mi dosłownie te słowa, Rafał Zus. Chciałem o tym samym mówić. Janusz Kołodziej, no nie najlepiej. Ten start po raz kolejny mu się ułożył. Daleko z tyłu na wejściu w ten drugi łuk. W zasadzie rywale obierają już te ścieżki pewnie, które on by chciał obrać. Pozostaje mu ta zewnętrzna, która w tej chwili nie jest najlepsza. Ale ten atak, który przeprowadził, pewnie za chwilę będziemy mogli to zobaczyć. Na drugim łuku Janusz Kołodziej, no to po prostu te doświadczenie. No widać, że on na tle tej całej konkurencji, którą tutaj ma, no jest jednym z najstarszych zawodników. Ale te właśnie doświadczenie, chcę powiedzieć, wykorzystuje, bo tam nie zadaje się tam na zewnętrzno, tylko wszedł za rywali, zrobił zaraz przycinkę długą, prostą i to się opłaciło, bo przedarł się nie tylko na trzecie miejsce, ale wystarczyło tej prędkości zbudować na tyle, żeby jeszcze wsadzić koło na wejściu w pierwszy łuk przed Dana Biuleja, wypchnąć go w tą właśnie złą ścieżkę, która nie ciągnie i przedrzeć się na drugą pozycję. Tutaj właśnie możemy to zauważyć. Wchodzi już zdecydowanie pod Dawida Belego, ale jeszcze wciska swoje koło pod Dana Biulego. I tu lekko po prostu poszerza ten tor jazdy, co powoduje, że tam Biuli pozostaje mu już, nie może przyciąć, tylko no, musi się odsunąć na tą zewnętrzną część toru. Ale niestety ta ścieżka już nie była tak dobra. Janusz Kołodziej jest w tej sytuacji, był dużo lepiej usytuowany i z łatwością minął swoich rywali. Dominik Kubera miał punktów 6, dorzucił drugie już dziś zwycięstwo, ma tych punktów 9. Zrównał się dorobkiem punktowym z Januszem Kołodziejem.
Obaj mają także po dwa zwycięstwa. Patrzę tutaj w perspektywie tego, kto obok Mikkela Mikkelsena, który w tej chwili ma 10 punktów, zaraz zobaczymy właśnie tę klasyfikację, mógłby pojechać w wielkim finale. O właśnie, będziemy mieli teraz klasyfikację po czterech seriach startów. Tak to przynajmniej wygląda. Mamy ten ogólny obraz stadionu i powinna nam się tutaj teraz pojawić grafika. Mamy Mikkelsen, Rasmus Jensen ma 9, Janusz Kołodziej 9, Dominik Kubera 9, Leon Madsen ma tych punktów 8, a więc tutaj była rzeczywiście, było to zwycięstwo na ostatnich metrach nad Andrzejem Lebediewem. Jest też w tej czwórce do biegu ostatniej szansy Jan Kwiech, no ale powiedzmy, jeszcze przecież jest jeszcze Patryk Dudek i Dan Biuli, więc tutaj jeszcze wiele może się wydarzyć w tej piątej serii, a dzieje się naprawdę wiele. Ci, którzy byli w poprzednich swoich wyścigach na ostatniej pozycji, mogą przyjechać pierwsi, ci, którzy byli pierwsi, mogą przyjechać ostatni i rzeczywiście będzie się tutaj jeszcze mocno motło, mocno w tej klasyfikacji kotłowało. Przenosimy się do naszego studia. Roszady na torze, roszady także w klasyfikacji generalnej. Tutaj każdy start będzie decydował o tym, kogo zobaczymy w wielkim finale i kogo zobaczymy w biegu ostatniej szansy, w tak zwanym ekstra hicie. My będziemy mieli super ekstra hit numer 17, bo pojedzie Patryk Dudek z toru pierwszego, który ma 7 punktów. Pojedzie Leon Madsen, który ma punktów 8 z toru drugiego. Z trzeciego pojedzie Janusz Kołodziej, który ma 9 punktów. I z czwartego Mikkel Mikkelsen, który ma punktów 10. Wow. Wyścig liderów tego turnieju i no i wyścig, wiadomo co, tak? Janusz walczy tutaj o zwycięstwo, zdobycie złotego medalu Mistrzostw Europy i awans do Grand Prix. Za chwilę, panowie, będziemy analizować dalej. Obiecaliśmy państwu już w poprzedniej przerwie, nieco skróconej przez organizatorów, nie wiedzieć czemu, wywiad z Piotrem Pawlickim, zatem voilà. Na specjalne życzenie komentatorów Piotr Pawlicki. Piotrze, wracamy pamięcią do biegu 10. Atomowy start, a później mieli wrażenie nasi komentatorzy, że z każdym kolejnym okrążeniem ta prędkość motocyklu była coraz mniejsza. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Dobrze zauważyliście, że tak było. Ze startu fajnie było, ale generalnie dzisiaj pierwsze pole jest dobre, więc to też na pewno mi pomogło. Później ta prędkość w motocyklu nie za dobra. No i nie wiem co powiedzieć. W sumie no, ta prędkość tak naprawdę jest cały sezon zła, więc gryzę piach, ale walczę dalej. Zobaczymy, co dalej będzie. Walczyłeś z Januszem Kołodziejem, twoim klubowym kolegą. Macie troszeczkę łatwiej, że już jest po sezonie, trochę więcej czasu na regenerację przed zawodami? Raczej wolimy jeździć często w tygodniu i mieć kontakt z motocyklem niż siedzieć w domu lub spędzać czas na sali czy na siłowni. No bo po to jest sezon, żeby jeździć, no ale akurat tak jest, że w Szwecji też odpadliśmy z playoffów. W Polsce skończył też się dla nas sezon szybko, więc ten wrzesień jest nudnym, można powiedzieć, więc kilka zawodów. Dzisiaj tak naprawdę kończę sezon tymi zawodami i pragnę już trochę odpocząć od tego wszystkiego, zebrać siły na nowy sezon, bo wiem, że możliwości są, ale trzeba to wszystko jeszcze sobie bardziej poukładać. Wrzesień nudny powiedziałeś, ale te zawody w Pardubicach oczywiście nudne nie są. Mnóstwo przestrzeni, mnóstwo możliwości do akcji. Ty też się o tym przekonałeś po tym ataku Janusza Kołodzieja. Jak ty się czujesz tutaj na tym torze? No czuję się tak, że w sumie pierwsze okrążenie nie jest źle, a z okrążenia na okrążenie jestem coraz wolniejszy. Stąd biorą się błędy. Ten motor mój nie pracuje tak, jak powinien, więc mnie wyrywa i nawet jeśli on ma wjechać w tą kolejnę i mnie troszkę wyciągnąć, to powinien to zrobić łagodnie, a niestety jest to albo od razu idę do góry, albo gdzieś mnie przestawi w łuku. Zresztą na prostej też muszę gdzieś tam przesiadać się na ten tył motocykla na tyle, żeby tą prędkość zyskać. No, że później te błędy się biorą. No i
i sam już nie mogę patrzeć czasami jak jadę. Kończysz dzisiaj sezon, pewnie byłbyś zadowolony, gdyby udało się awansować, przesunąć w klasyfikacji generalnej na co najmniej piątą pozycję, to dałoby ci pewne miejsce w przyszłym roku z cyklu SEK. Jak myślisz, jakie są na to szanse? Szanse są, cały czas jestem w grze, zawody trwają, więc robimy wszystko, by się utrzymać. Tyle, Piotr Pawlicki, dziękujemy, wracamy do studia. My również dziękujemy. Ja, panowie, w trakcie tej rozmowy sprawdziłem temperaturę, jaka panuje tutaj w Pardubicach, 10 stopni Celsjusza. Rzadko zawody żużlowe przeprowadzane są w takich warunkach. Czy może nie tak rzadko, bo też często o tej porze roku, właściwie ja też startowałem, Tomasz też startowaliśmy w takich, że to właśnie całkiem zmiana warunków i na pewno dużo zawodników, ale jak są tak w cyklu właśnie, może tak Piotr sam mówi, że to niby często nie jeżdżą, wolałby cały czas częściej startować, chociaż raz, dwa razy w tygodniu, a nie siedzieć w domu czy na siłowni i pracować nad sobą. Bo jak się często jeździ, te warunki teraz się zmieniły. Była wiosna, było lato, były upały, też narzekanie. Teraz całkiem inne ustawienia sprzętu wchodzą w grę i przy temperaturze 10 stopni to możemy powiedzieć, że z własnego doświadczenia motocykle dostają mocy. I całkiem inaczej, jak się jeździ tak notorycznie dwa razy w tygodniu, to już czuć i się wtedy te zmiany łatwiej koryguje. No to a propos zmian w motocyklach, czy któryś z bohaterów tego biegu 17, który przed nami, powinien coś zmieniać waszym zdaniem? Patryk Dudek, jak tak popatrzymy sobie, 3-1-1-2, miał już tor pierwszy, ale to był zupełnie pierwszy wyścig dnia. Teraz tor na pewno jest zupełnie inny. Patrzymy na Madsena, 1, 2, później 3 i 2. Znów jedzie po raz drugi dzisiaj z drugiego pola startowego, wtedy w drugiej serii startów zdobył 2 punkty. Mikkel Mikkelsen jeszcze z trzeciego pola nie startował. Ja bym chciał się zatrzymać przy Mikkelsenie, zanim przejdziemy do Janusza. Mikkelsen startował dwa razy z trzeciego pola. Z czwartego nie startował, bo pojedzie pierwszy raz. No i Janusz Kołodziej, który pojedzie drugi raz dzisiaj z trzeciego toru. To ma znaczenie, pola startowe na tym etapie, Tomek? Myślę, że nie. To są zawodnicy, którzy walczą o złoty medal Mistrzostw Europy, tak? Także też walczą o medale Mistrzostw Świata, więc nie ma znaczenia. My już się oglądamy przez ramię, bo zawodnicy wyjeżdżają na tor. Zacierajmy ręce, szanowni państwo, i trzymajmy kciuki w tym starciu za biało-czerwonych. Polska-Dania, kolejna bitwa w tej polsko-duńskiej żużlowej wojnie. Rafał Darzynkiewicz i Grzegorz Zengota. No i jest ten bieg 17. Było losowanie numerów startowych przed tą czwartą rundą SEK-u i los tak chciał, że zrobił nam wielki finał Speedway Euro Championship w biegu 17. Przedsmak. Przedsmak, no bo właśnie, my nie wiemy, jak to wszystko się tutaj rozstrzygnie, jak to wszystko będzie wyglądało, ale wystarczyło wziąć tabelę biegową po tym losowaniu i zobaczyć. Patryk Dudek w klasyfikacji przejściowej przed tym turniejem na trzecim miejscu. Leon Madsen w kasku niebieskim w tym wyścigu na drugiej pozycji. Janusz Kołodziej w tym wyścigu w kasku białym był liderem. I na czwartym miejscu był Mikkel Mikkelsen. On w tym wyścigu w kasku żółtym. Widzą państwo dorobek punktowy tego turnieju pardubickiego po 4 seriach startów. Dudek 7 punktów, Madsen 8 punktów, Janusz Kołodziej punktów 9, Mikkel Mikkelsen punktów 10. No i nie ma tutaj takiego jakiegoś faworyta, że wygrywa od początku do końca każdy wyścig. Wydawało się, że takiego będziemy mieli przed tym biegiem w osobie Mikkela Mikkelsena, a tymczasem on w swoim ostatnim wyścigu pojechał słabo, bo tylko zdobył 1 punkt. No ale popatrzmy, wyścig 17, Dudek, Madsen, Kołodziej, Mikkelsen, Dudek słabo ze startu, Madsen najlepiej, dobrze także po zewnętrznej napędza się Mikkel Mikkelsen i dwóch Duńczyków na czele stawki. Mknie po 3 punkty Leon Madsen, zanim jedzie Mikkel Mikkelsen, na trzeciej pozycji Janusz Kołodziej, zamyka stawkę Patryk Dudek. To będzie oznaczało, że już nie będziemy go oglądać nawet w wyścigu ostatniej szansy, a kapitalnie teraz
nabrał prędkości na wyjściu z tego pierwszego łuku drugiego okrążenia. Janusz Kołodziej wyszedł na drugą pozycję, wyprzedził Mikaela Mikkelsena. Przypomnijmy, Madsen punktów 8 przed tym wyścigiem, 9 Janusz Kołodziej, więc jeśli tak dojadą do mety, będzie oznaczało, że pozostanie ten jeden punkt, który był przed tym turniejem w Pardubicach. Patryk Dudek nie liczy się już w walce o zwycięstwo, które przedłużałoby jego szanse na to, by znaleźć się w tym wyścigu ostatniej szansy, choć walczy do końca o jeden punkt z Mikaelem Mikkelsenem. Dudek czy Mikkelsen? Mikkelsen będzie jechał dalej, Dudek odpadnie, nie pojedzie w wyścigu ostatniej szansy i to będzie oznaczało, że Dudek odpada z rywalizacji o brązowy medal, ale nadal w walce o tytuł indywidualnego mistrza Europy pozostaje Janusz Kołodziej, bo bieg 17 kończy się zwycięstwem Madsena przed Januszem Kołodziejem, Mikaelem Mikkelsenem i Patrykiem Dudkiem. Dudek niestety musi obejść się smakiem, jeśli chodzi o medal indywidualnych mistrzostw Europy w tym sezonie. Nie powtórzy sukcesu z poprzedniego roku, kiedy był właśnie brązowym medalistą. Pierwsza osłona dzisiejszego finału, można powiedzieć, dla Leona Madsena. Dobrze, też z tego czwartego pola, gdzieś tam zewnętrzną częścią toru na pierwszym łuku, gdzieś też i rozpędził się drugi z Dończyków, Mikkel Mikkelsen, a naszym rodakom tutaj pozostało przez chwilę, można by powiedzieć, obejść się ze smakiem i walczyć o ten jeden punkt, ale Janusz Kołodziej nie zostawił tego, tak jak by się to wydawało i właśnie w tej chwili widzimy piękny atak po wewnętrznej, pod Mikkela Mikkelsena i w zasadzie ważny jeden punkt dopisuje do swojego konta, bo Leon Madsen, przyjeżdżając na pierwszej pozycji, gdyby Janusz Kołodziej nie odbił tutaj drugiej pozycji Mikkelowi Mikkelsenowi, no to ten finał byłby jeszcze ciekawszy, bo Duńczyk by się niemalże zrównał punktami z Januszem Kołodziejem. A tak mają po 11 w tym turnieju. Ale co wiemy, no już mówiliśmy o Patryku Dudku, medalu nie zdobędzie, nie będzie wyścigu ostatniej szansy. Kto będzie w finale? Po 11 punktów mają w tej chwili Mikkel Mikkelsen, Janusz Kołodziej i Leon Madsen. Mikkelsen ma 3 zwycięstwa, więc on jest przed tą dwójką. Identyczny dorobek, jeśli chodzi o pierwsze miejsca, drugie miejsca i trzecie miejsca, mają Madsen i Kołodziej, ale Madsen wygrał z Kołodziejem, więc w tej klasyfikacji jedenastek jest Mikkelsen przed Madsenem i trzeci jest Kołodziej, ale proszę zobaczyć na zawodnika w kasku czerwonym, Dominik Kubera, on może tutaj zamieszać jeszcze w całej tej klasyfikacji, bowiem w przypadku zwycięstwa on będzie pierwszy, wypchnie z wielkiego finału Madsena, który będzie musiał pojechać z Januszem Kołodziejem w wyścigu ostatniej szansy. Rafał, nie zapominaj jeszcze o Rasmusie Jensenie. A właśnie, który też ma 9 punktów, więc tu jeszcze wszystko może się zmienić. Rasmus Jensen w kasku białym, w niebieskim niebiedzie i Dimitri Berger w żółtym. Kubera wygrywa, start jest pierwszy i będzie uciekał pod nią. Ależ kto tam mknie? Ależ prędkość zawodnika w kasku żółtym, czyli Dimitri Berger. Berger kapitalnie, no ale on przecież był mistrzem świata na długim torze, więc no jeśli długi tor klasyczny, to on w takich warunkach czuje się jak ryba w wodzie, ale prowadzi Kubera, za nim Dimitri Berger, który miał dotychczas 3 punkty, dorzuci 3, Rasmus Jensen na miejscu trzecim, 1 punkt, da mu 10 i być może szansę udziału w tym wyścigu ostatniej szansy, z którego to biegu dwóch najlepszych zawodników awansuje do wielkiego finału, ale my za chwilę będziemy mówili o tym, że Dominik Kubera jest już bezpośrednio w wielkim finale obok swojego zresztą kolegi klubowego z Motoru Lublin, Mikaela Mikkelsena, który ma 11 punktów, ale jest najlepszy z tych 11. 11 punktów nie będzie miał Rasmus Jensen, bo przyjeżdża do mety jako trzeci, ma ich 10, więc w wielkim finale na pewno tutaj w Pardubicach zobaczymy Dominika Kuberę, który wygrywa część zasadniczą zawodów na tym stadionie Pardubice Świdków z 12 punktami.
Dimitri Berger dorzuca 2 punkty w tym wyścigu, bez punktu Andrzej Lebediew. Świetny start Dominika Kubery i on tutaj już wiedział, że jest na wejściu w ten pierwszy łuk, o tyle z przodu, że nie ma co się wypychać gdzieś tam na tą zewnętrzną część swoich rywali, bo to jest zbyt duże ryzyko, że gdzieś tam ktoś przytnie i obierze właśnie tą lepszą ścieżkę wewnętrzną i wskoczy pod jego lewy łokieć. Rozgrywa ten pierwszy łuk perfekcyjnie. Tutaj walka Rasmus Jensen. Niestety, już nie wyjeżdża tak dobrze z tego trzeciego pola, jak we wcześniejszych odsłonach. Nieco brakło. Dużo lepiej wyjeżdża Dimitri Berger z czwartego z Andrzejem Lebediewem. Dimitri Berger zakłada w ostatniej chwili jeszcze Andrzeja Lebediewa i tutaj prostym motocyklem, już dużo szybciej, prostuje swój motocykl, nabiera tej prędkości i mądrze, naprawdę mądrze. Widać, że Dimitri Berger poczuł krew, mając 7 punktów na swoim koncie, liczył na to, że dorzuci jeszcze, jak dorzuci jeszcze te 2 bądź 3, starczy to na baraż, ale chyba niestety na baraż to już te 2 punkty nie wystarczą. Na pewno mu nie wystarczą, nie. Więc on już się musi obejść ze smakiem. Mamy Dominika na czele stawki, więc cieszymy się z tego niezmiernie. Dominik wjeżdża do finału, więc jednego i cieszymy się też z pierwszej jednej rzeczy, że w tym bezpośrednio wielkim finale nie jest najgroźniejszy konkurent Janusza Kołodzieja Madsen, tak, bo Kubera tak wypchnął go teraz. Będziemy mieli drugą odsłonę finału. Drugi raz pojadą Madsen i Kołodziej, pojadą w tym wyścigu barażowym, wyścigu ostatniej szansy biegu numer 21, ale kto będzie ich rywalem? Może tym rywalem będzie Jan Kwiech w kasku białym, na co liczą tutaj czescy kibice, którzy mocno dopingowali przede wszystkim Wacława Milika, a tutaj ten nieopierzony, ciągle jeszcze junior, niezwykle utalentowany Jan Kwiech w kasku białym, w kasku czerwonym Adam Ellis, w niebieskim Pawicki i w kasku żółtym Dawid Belego, ale Kwiech zupełnie jakby w zwolnionym tempie jechał ze startu. Świetnie Ellis, ale jeszcze lepiej Dawid Belego, ależ Francuzi tutaj poczuli rzeczywiście, jakby byli u siebie gdzieś tam w Marmau, gdzie startują na co dzień i bardzo często na długim torze we Francji. I naprawdę tutaj w Pardubicach ta druga część zawodów, gdyby tak dopasowani byli i Dawid Belego, i Dimitri Berger, no to tutaj naprawdę robiliby wielkie show, choć i tak robią. Ich plecy oglądają w kasku czerwonym Adam Ellis, w kasku niebieskim Piotr Pawlicki i Jan Kwiech. Kwiech jeszcze ciągle walczący, ma 7 punktów. Gdyby dorzucił dwójkę, no to można by było jeszcze na coś liczyć. Kwiech walczyć będzie tutaj do końca, ale to już ostatnie okrążenie. Nabierał prędkości, ale nie będzie chyba w ogóle punktów, bo 2 punkty w tym wyścigu zdobędzie Piotr Pawlicki. Zwycięża Belego. A kto był trzeci? Wydaje się, że Adam Ellis, a bez punktu Jan Kwiech. I tyle było nadziei czeskich kibiców na to, by reprezentant ich kraju znalazł się przynajmniej w wyścigu ostatniej szansy i powalczył jeszcze o finał. Tym razem Kwiech bez punktów. Belego 3, Pawlicki 2, Ellis 1. Francuzi świetnie się prezentują w tej drugiej fazie zawodu. Tak, Dawid Belego chyba pozazdrościł swojemu rodakowi, że on tak świetnie jedzie i potrafi wygrywać i też mówi chyba, muszę się spiąć na wyżyny, żeby ten wyścig wygrać, i też to robi z tego czwartego pola, trudnego pola, ale mądrze rozgrywa, nie wygrywa startu, ale mądrze rozgrywa ten pierwszy łuk. Nie wdaje się gdzieś tam za daleko na tym pierwszym łuku, na zewnętrzną, tylko właśnie przycinkę robi Piotrowi Pawlickiemu, szybciej prostuje swój motocykl, a jeszcze na tyle buduje swoją prędkość, żeby przeskoczyć przed Adama Lisa, więc świetnie rozegrany pierwszy łuk w wykonaniu Dawida Belego. On już widać, że w tej drugiej fazie zawodów czuje się na tyle dobrze, że odjeżdżał swoim rywalom z kółka na kółku, można powiedzieć, i zbudował bezpieczną odległość nad nimi. Tutaj fajna walka się wytworzyła między
Piotrem Pawlickim a Adamem Ellisem. Adam Ellis, wygrywając swój poprzedni wyścig, pokazał, że faktycznie znalazł coś, co się spisuje na tym pardubickim torze i też w tym wyścigu udowadnia, że to nie był przypadek, tylko jak równy z równym chce tutaj rywalizować o punkty, mimo że już jest na straconej pozycji i nie ma szans na ten baraż, no to walczy do samego końca, co warte uznania. Piotr Pawlicki broni się przed tymi atakami, przywozi drugie miejsce, ale te drugie miejsce niestety no, nie wystarczy na jazdę w wyścigu barażowym, bo bodajże zdobywa 8 punktów. Dobrze mówię, Rafał? Kto? Mówisz o... Piotr Pawlicki. Tak, 8 punktów. To wcale nie jest powiedziane, że to 8 nie wystarczy. Może się tak zdarzyć, bo właśnie prowadzę tutaj buchalterię, doliczam, przeliczam, dodaję, odejmuję. Wiemy w wielkim finale, Kubera Mikkelsen na pewno w wyścigu ostatniej szansy Madsen i Kołodziej i także Rasmus Jensen z 10 punktami. Szansę na 10 punktów ma jeszcze Dan Bewley, który ma punktów 7 i pojedzie właśnie w wyścigu 20, kończącym część zasadniczą rywalizacji w Pardubicach. Smektała już bez szans, Milik także bez szans, ale z szansami Oliver Bertson przy dobrym układzie. Kto wie, spoglądam, Piotr Pawlicki bez zwycięstwa, więc tutaj będzie tych punktów. Piotr Pawlicki ma punktów jednak, dobrze, tutaj muszę poprawić, nie 8, a 7 punktów Piotra Pawlickiego, bo tam przydarzyło się 0 w jego czwartym starcie, więc no już raczej bez szans, choć zdecyduje ten wyścig numer 20. Jak pojedzie Oliver Bertson w kasku czerwonym, w niebieskim Milik, w białym Smektała i Dan Bewley w kasku żółtym. Bewley szeroko i ścięcie do krawężnika. Czy to będzie skuteczne? Jest skuteczne o tyle, że Dan Bewley z tego czwartego pola wyjeżdża na drugą pozycję, a na czele Oliver Bertson. Bertson, jeśli dołoży do 5 punktów, które miał, 3, będzie miał ich 8. Bewley z dwójką będzie miał 9 i znajdzie się w biegu ostatniej szansy, ale nie może być tego pewien, bowiem Bartosz Smektała gdzieś tam nabiera prędkości po zewnętrznej, próbuje gonić Brytyjczyk czy Polak, jednak Dan Bewley i pan Dan Bewley nie tylko nie ogląda się za siebie, ale przede wszystkim patrzy do przodu na Olivera Bergsona. Czy ten Bergson jest jeszcze do złapania na ostatnich 400 metrach tego niezwykle długiego i szerokiego toru? Jeszcze Bewley będzie nabierał prędkości. Znowu takie ścięcie do krawężnika. Próba gdzieś tam wypchnięcia Bergsona, ale Bergson nie popełnił błędu, a też nie miał takiej prędkości Dan Bewley, by tam gdzieś pod łokieć na wyjściu z tego ostatniego łuku wyścigu 20 wejść pod Szweda. 3 punkty Oliver Bernson, 2 punkty Dan Bewley, 1 punkt Bartosz Smektała, bez punktu Wacław Milik. O czym nam to decyduje? Że Bewley kończy z 9 punktami i on dołączy do, tak, Bergson 3, Bewley 2, Smektała 1, bez punktu Wacław Milik, więc w wyścigu ostatniej szansy w Pardubicach pojadą Madsen, punktów 11, Kołodziej 11, Rasmus Jensen 10 i Dan Bewley punktów 9. Oliver Bertson z tego pierwszego pola wyjechał na tyle dobrze, nie wygrywając jakoś mocno tego startu, ale na dojeździe zdołał wsadzić pół swojego koła swoim rywalom i wypchnąć ich trochę na zewnętrzną. Wjechał w ten sam krawężnik, co by się wydawało właśnie jeszcze mimo wszystko, mimo końca, że tak powiem, zawodów, tą ścieżką w tej chwili najlepszą. Bartek Smektała, podążając gdzieś tam szerzej, no niestety gdzieś tam nie nabrał na tyle dużej prędkości, żeby zagrozić swoim rywalom. Mądrze ten pierwszy łuk rozegrał Dan Bewley, bo on z tego czwartego pola nie wyjechał najlepiej, ale on w ogóle nie postanowił nie zakładać swoich rywali, tylko pojechał prosto w tą luźną część toru i zrobił szybką nawrotkę, długą prostą i to mu pomogło przedrzeć się gdzieś tam na tą drugą pozycję, ale już w zasadzie więcej nie zdołał nic zrobić, bo Oliver Bertson jechał
na tyle mądrze, na tyle bezpiecznie obierał te ścieżki, że gdzieś nie popełniał jakichś większych błędów i Dan Bewley, mimo że mocno się zbliżył do Olivera Bersona, no to no nie zagroził mu, nie wyrwał żadnych punktów, żeby przedzieć na to zwycięstwo, a co na pewno miał na to ochotę, bo to zwycięstwo predysponowałoby go do tego, żeby pewnie pojechać w wyścigu barażowym, ale Oliver Bertson okazał się mocniejszy, silniejszy. Co prawda skończył dzisiejsze zawody z dorobkiem 8 punktów, które nie starczy na to, żeby w tym barażu teraz się znaleźć. No i jest. Dominik Kubera, Mikkel Mikkelsen już są w wielkim finale. W wyścigu 21 pojadą Madsen, Kołodziej, Rasmus Jensen i Dan Bewley. 9 punktów wystarczyło, 8 Bertsona już nie. Na 9 miejscu kończy Patryk Dudek, na 10 Piotr Prawlicki, obaj po punktów 7, a dziś tylko 3 punkty zdobywa Bartosz Smektała i to będzie go drogo kosztowało, bo na pewno wypadnie z czołowej piątki cyklu w tym sezonie, na koniec sezonu i nie zapewni sobie miejsca na sezon 2023. Posłuchajmy opinii po tej części zasadniczej w naszym studiu. Zanim przejdziemy do analiz tego, co działo się w ostatniej serii, te emocje wspólnie z kibicami na stadionie i przed telewizorami przeżywa tutaj także patron honorowy całego cyklu Tauron SEC 2022, europoseł Ryszard Czarnecki. Przenieśmy się zatem do Parku Maszyn. A ze mną wielki miłośnik sportu, europoseł Ryszard Czarnecki. Panie pośle, witamy serdecznie. Świetne zawody, to specyfika toru dzisiaj tutaj troszeczkę nam determinuje. Wiele bardzo ciekawych akcji. Jak pan ocenia, jak to wygląda z trybun? No, super widowisko, dużo mijanek, dużo walki. Czyli ta sól żużla. No i wydaje się, że jesteśmy o krok o wielkiej historii, bo ja jestem 7 rok rzędu patronem honorowym Mistrzostw Europy. Trwają w tej formule już 10 rok, jeszcze nigdy nie mieliśmy Mistrza Europy Polskiego, paradoksalnie. Mieliśmy już w zasadzie, można powiedzieć, 3 razy Mistrza Świata w tym czasie, a nigdy Mistrza Europy i to fatum będzie dzisiaj przełamane chyba. Nie mieliśmy jeszcze Mistrza Europy, mam nadzieję, że dzisiaj będziemy mieli. Mamy za to po raz kolejny Mistrz Świata, Bartosz Zmarzlik. Tutaj Polacy walczą o najwyższe cele. 2 razy gościliśmy cykl Tauron SEC w Polsce. Warto stawiać na tę dyscyplinę, warto dopingować, warto śledzić poczynania naszych żużlowców. Warto, ja się bardzo cieszę, że Telewizja Polska weszła z takim przytupem żużel, bo przecież nie są to jedyne zawody żużlowe, które transmituje. To jest najbardziej popularny w Polsce sport nieolimpijski z wielkimi sukcesami, także organizacyjnymi. Mistrzostwa Świata Juniorów, przypomnijmy, kolejne z rzędu w tym roku drużynowe. No i myślę, że to, co zrobił w tym roku Bartek Zmarzlik, który chyba się szykuje do pobicia Maugera, Rickardsona, tych wielkich czarnego sportu, no to jest jakby kolejny krok w kierunku promocji, a też za tą promocję Telewizji Polskiej dziękuję. Panie pośle, na jedną rzecz jeszcze zwrócimy uwagę. Wydaje się, że to taka dyscyplina typowo dla mężczyzn. Tymczasem popatrzymy na trybuny, rzesze kobiet, rzesze rodzin przede wszystkim też. Także to też jest wyjątkowe w tej dyscyplinie. To jest rodzinny sport bardzo i kiedy inni tworzą dyscypliny, tworzą sektory rodzinne specjalnie, tutaj nie ma sektorów rodzinnych, bo przychodzi bardzo dużo kobiet, też sporo dzieciaków. No, pod tym względem jest też taki sposób spędzania niedzieli, czy nie tylko niedzieli, z najbliższymi. To także jest duża zaleta tego sportu. Europoseł Ryszard Czarnecki, dziękuję za rozmowę, a my czekamy na kluczowe rozstrzygnięcie. I czekamy także na wybór kolorów kasków przed tym biegiem ostatniej szansy. Wiemy, że na pewno po raz kolejny zmierzą się Janusz Kołodziej i Leon Madsen. Pytanie tylko, z jakich pól startowych Madsen będzie wybierał przed Januszem Kołodziejem, bo w bezpośredniej rywalizacji w tym biegu 17 był pierwszy, a Janusz Kołodziej był drugi. Zatem patrzymy i zastanawiamy się, który kolor kasku wybierze Leon Madsen. Czerwony? Czerwony. Mi się wydaje, że czerwony jednak tą pierwszą porę. Niebieski, więc wpisujemy Madsena. Janusz bierz pierwszy. Jest. Tak jest. Kołodziej czerwonym. No i bardzo proszę. Jensen
żółty kask. Jasne, żółty, tak. I Biuli. W kasku białym, czyli jednak uznali zawodnicy, że wewnętrzne pola są lepsze. Nie wiedzieć czemu Madsen uznał, że najlepsze jest na tym etapie pole niebieskie, drugie pole startowe, i tak sobie patrzę. Że ci przerwę w ostatniej serii właśnie Leon Madsen wygrał z pola drugiego, więc może tym się zasugerował. No ale chyba zapomniał, że Janusz Kołodziej jechał z trzeciego wtedy. No w sumie tak, no, realnie no... Tak, ale miał Patryka Dudka z pierwszego, no nie miał słabych zawodników, tak? Jednak może to drugie pole mu gdzieś tam Leonowi przypasowało i dlatego tak zdecydował. Wszystko w rękach Janusza Kołodzieja. Dobry start. No to... Nadgarstek zapracuje mocno na manetce gazu i ogień. Uważam, że na tym torze jest bardzo atutowe te pierwsze pole i myślę, że tutaj Janusz nie może sobie, musi podjechać dobrze skoncentrowanym, żeby go nie zmarnować, bo to jest mega duża szansa. Zawsze można się wcisnąć, bo tutaj też ten tor nie ma wysokiego krawężnika na wejściu dwóch, także można postawić koło, tak jak to zrobił Patryk w tej chwili. No i mam nadzieję, żeby tylko nie dał się nałożyć Madsenowi, bo jak nie da się nałożyć, a tylko to plan A musi wykonać. Planu B nie ma, bo jak Madsen go nałoży, to będzie miał problem z minięciem Madsena. Ale nie sądzicie panowie, że jak tutaj Kołodziej, no bo tu będzie na łokcie. Umówmy się, tutaj nie będzie odpuszczenia na dojeździe do pierwszego łuku, na wejściu w pierwszy wiraż. No to mamy Dana Biuleja i Rasmusa Jensena na polach 3 i 4, żeby oni tutaj, bo już pokazywali nieraz, że potrafią z zewnętrznych pól startować, żeby to oni tu nie zamknęli całości, bo ci dwaj panowie w czerwonym i w niebieskim pewnie będą się wywozić, jeśli Janusz dobrze wystartuje. I tam będą jeszcze nacierać z zewnętrznych pól. A tu Janusz ma bardzo dużo, jest teraz dosyć porządna kosmetyka toru. Ciągle... Nie jest polewany tor. Wiesz, od drugiej serii bodajże nie zauważyłem polewaczki na torze, więc tak jak Sebastian mówi, no dosyć długa kosmetyka toru. Jest atut naprawdę, w porównaniu toru pierwsze pole, tylko nie dać się nałożyć Leonowi Madsenowi i zostać przy krawężniku i z wyjścia uciekać do przodu, bo to też wyjaśnijmy kibicom jedną rzecz. Tutaj nawet jeśli Janusz Kołodziej dojedzie do mety drugi za Leonem Madsenem, to się nic złego jeszcze nie wydarzy. Tak, bo te punkty się nie wliczają do klasyfikacji, tak? Znaczy wliczają się, ale będą mieli po tyle samo punktów. Z wyścigu barażowego nie wliczają się. Tak, właśnie. Masz rację, więc obaj wejdą do finału i obaj będą mieli szansę rozstrzygnąć wszystko w ostatnim biegu tegorocznego cyklu. Czy ktoś mógłby sobie taki scenariusz lepiej zaplanować? Chyba nie. Walka o złoty medal trwa i cieszymy się z tego powodu, że jest w niej Polak, Janusz Kołodziej, ale musimy też zwrócić się na Rasmusa Jensena, tak? Który pojedzie z tego czwartego pola, który walczy o wejście do tej piątki z Dominikiem Kuberą i to też może zadecydować, czy Dominik utrzyma się w cyklu. No to kilka słów, panowie, a propos tych biało-czerwonych, których już dzisiaj na torze w Pardubicach nie zobaczymy. Patryk Dudek, 7 punktów, troszkę poniżej oczekiwań, czy bardzo poniżej oczekiwań? Zaczął z wysokiego C, od trójki, później 2 jedynki, 2 i 0. No bardzo poniżej oczekiwań, ponieważ ja uważam, że Patryk miał dobry sezon też i nie, gdzieś tam w parkingu dzisiaj tak, że ten sezon nie ten. Ja uważam, że ten sezon w Toruniu miał dosyć fajny sezon i był bardzo widocznym zawodnikiem, jednym z liderów drużyny i w ten turniej indywidualny dzisiaj też tak. Uważam, że liczyłem na więcej od Patryka, że dzisiaj zrobi i ten będzie walczył o ten brązowy medal, a przegrał go już przed barażem. Bartosz Smektała na pewno tych zawodów do udanych nie zaliczy, tylko 3 punkty, no i już wiemy, że Rasmus Jensen wyprzedzi go i zajmie to co najmniej 5. miejsce. Na chwilę obecną to Dominik jest 5, bo Dominik ma 33 punkty razem, a Rasmus ma 31, także mówię, ten wyścig też zadecyduje o tej piątce. Bartek już wypadł. Bartek ma 28 i Piotrek ma 26 bodajże. Słusznie. No i Piotr Pawlicki, który zresztą wypowiadał się przed naszą kamerą, mówił bardzo dużo na temat swojej dzisiejszej dyspozycji. 7 punktów. W jego przypadku to jest taki występ na miarę chyba tego, czego on mógłby się spodziewać, przyjeżdżając tutaj do Pardubic. Nie za mało, nie za dużo. Tak po piotrkowemu. No tak po piotkowemu, tak ja też wspomniałem, on w sumie w wywiadzie potwierdził moje przypuszczenia w jego jeździe, że mówiliśmy coś z motocyklem się dzieje, on nie potwierdził, że coś z motocyklem się dzieje, bardziej
on zaczął panikować z jazdą, tracić płynność jazdy, złe tory jazdy wybierać, motocykl go szarpał, bo zmieniał te tory i sam o tym to powiedział i tutaj ten starty wygrywa, jak też wspomniał, a w trasie po prostu jest za duży chaos w biegu jeździ. Na dwóch najlepszych zawodników z tego biegu ostatniej szansy w finale czeka już Dominik Kubera, który wygrał klasyfikację tego turnieju zasadniczego, no i Mikkel Mikkelsen, któremu zdarzyły się wpadki po fenomenalnym początku. Liczymy na to, że Janusz Kołodziej dołączy właśnie do tej stawki i do końca walczyć będziemy o tytuł indywidualnego mistrza Europy w Tauron Speedway Euro Championship. No to my teraz trochę odwrócimy wszystko do góry nogami i powiemy w ten sposób. Jeśli panowie z pól trzeciego i czwartego, Dan Bewley i Rasmus Jensen, wygrają przed dwójką Kołodziej i Madsen, czyli Madsen i Kołodziej przyjadą na pozycji 3 i 4, to będziemy mogli państwu ogłosić to, na co tutaj czekamy w Pardubicach, czyli że Janusz Kołodziej zostanie indywidualnym mistrzem Europy i zwycięzcą cyklu SEG, ponieważ i Madsen i Kołodziej mają sporą przewagę nad Mikkelsenem. Mikkelsen ma 42 punkty, Madsen 51, 52 Kołodziej w tej chwili. No i jeśli nie pojadą już i Madsen i Kołodziej w wielkim finale, to wtedy ani Duńczyk, ani Polak nie wzbogacą swojego dorobku i pozostanie jeden punkt przewagi, ten, który był przed tym turniejem, który oznaczać będzie tytuł mistrza Europy dla Janusza Kołodzieja. No ale chcemy, żeby Janusz Kołodziej wygrał ten wyścig ostatniej szansy, żeby wygrał wielki finał i wtedy usłyszał też mazurka Dąbrowskiego dla zwycięzcy turnieju w Pardubicach i dla przede wszystkim triumfatora Mistrzostw Europy i pierwszego polskiego w historii zwycięzcy cyklu Speedway Euro Championship. Przed nami wyścig ostatniej szansy. Dwóch pierwszych pojedzie w wielkim finale. Kołodziej w kasku czerwonym, w kasku niebieskim Leon Madsen, w kasku białym Dan Bewley i w kasku żółtym Rasmus Jensen Dania. Dwóch Duńczyków, Polak i Brytyjczyk. Kto najlepiej ze startu, Janusz Kołodziej czy Madsen? Jednak Leon Madsen. Madsen będzie pierwszy. Będzie z nim walczył Dan Bewley. Bewley będzie przed Madsenem? Nie będzie przed Madsenem. Madsen obroni tę pierwszą pozycję. Będzie jechał przy krawężniku. A więc sytuacja jest bardzo trudna dla naszego reprezentanta, dla Janusza Kołodzieja. Za Madsenem goni Dan Bewley. Janusz Kołodziej na trzeciej pozycji. Atakuje go jeszcze Rasmus Jensen. Kołodziej czy Bewley? Teraz Kołodziej musi gonić za Bewleyem, by awansować do wielkiego finału, bo bardzo blisko tego, by być w wielkim finale, jest Leon Madsen. Janusz Kołodziej, ależ duża, duża już strata na czele. Cały czas w kasku niebieskim Leon Madsen. Za nim Bewley. Rasmus Jensen wyprzedził Janusza Kołodzieja i chyba pryskają nasze marzenia na to, aby po raz pierwszy w historii Polak stanął na najwyższym stopniu podium. Choć to wcale niewykluczone, wygrywa ten wyścig Leon Madsen. Te punkty nie doliczają się do klasyfikacji przejściowej cyklu SEG, ale oznaczają, że w wielkim finale pojedzie Leon Madsen, pojedzie także Dan Bewley, a nie będzie w tym wielkim finale Janusza Kołodzieja, który w tym wyścigu przyjeżdża na pozycji czwartej, wyprzedzony jeszcze przez Rasmusa Jensena. No, nie układa to się i nie poukładało się to dobrze, ale nie mamy tutaj jeszcze całkiem złych i czarnych myśli przed tym wyścigiem finałowym, przed zakończeniem tego turnieju SEG. Teraz Grzegorz Zęgota o tym, co na pierwszym łuku. Jakie taktyczne szachy tutaj rozegrał Leo Madsen, to aż jest niewiarygodne. Wszystko mu się ułożyło tak, jak sobie zaplanował. Już podejrzewam, że podczas wyboru pól startowych on w ostatniej chwili zdecydował się na drugie pole i myślę, że to nie było przez przypadek. On już wcześniej z tego pola wiedział, że dobrze wystartował, bo wcześniej wystartował świetnie, założył wszystkich rywali i pomnął po zwycięstwo i na takie rozwiązanie zdecydował się również w tym wyścigu barażowym. Wiedział, że jak zamknie Janusza Kołodzieja z tego pierwszego pola, a podejrzewał, że Janusz wybierze pierwsze pole, no bo wybierając drugim, no co byś wybrał? Trzecie, czwarte? Nie, byś wziął
pierwsze pole najlepiej spisujące się do tej pory podczas całych zawodów. Ale Janusz nie miał dobrych startów i to, bym powiedział, dało się wplątać w sidła Leona Massena. Może ja trochę tutaj na wyrost pewne rzeczy mówię, ale tak mi się wydaje. Leon Massen sobie to wszystko poukładał w głowie już dużo wcześniej, zamknął Janusza Kołodzieja, co tym samym po prostu pozbawił go szans tak naprawdę walki o tytuł indywidualnej mistrzostw Europy. Potem kontrolował całą sytuację, wiedział, że tam Biuli jedzie za nim i spokojnie zmierzał ku zwycięstwu tego wyścigu i też nie ukrywajmy, ku zwycięstwu już w całym cyklu Speedway Euro Championship. Dwie minuty potrzebuję, mówi, że dajcie mi jeszcze dwie minuty, żebym mógł trochę odpocząć. Szybka wymiana zdań z multimedalistą Hansem Nielsenem, menedżerem reprezentacji Danii. Ale mówiłem o tym, że jeszcze ten scenariusz dla biało-czerwonych wcale nie jest najgorszy. Dlaczego o tym mówię? No, Madsen musi zdobyć w finale co najmniej dwa punkty, żeby wyprzedzić Janusza Kołodzieja. Kołodziej wtedy w tej chwili ma 52 punkty, Madsen ma 51 punktów. Jeśli Madsen zdobędzie jeden punkt, zrównują się punktami, mamy wyścig dodatkowy. Jeśli Madsen przyjedzie w wyścigu finałowym ostatni, to mistrzem Europy zostaje Janusz Kołodziej. Ale jeszcze jest jedna rzecz, o której też warto powiedzieć, ponieważ przed wyścigiem finałowym w rywalizacji o trzecie miejsce, o brązowy medal, Patryk Dudek ma 42 punkty, już nie jedzie, tego dorobku już punktowego swojego nie powiększy. 42 punkty w tej chwili ma także Mikkel Mikkelsen. Jeśli na przykład, hipotetycznie, no bo tu wszystko może się zdarzyć w tym wyścigu finałowym, Mikkelsen nie zdobędzie punktów, to będziemy mieli dodatkowy wyścig o brązowy medal pomiędzy Mikkelsenem a Dudkiem. A więc, no, jeśli ten cykl czterech turniejów miał doprowadzić do takich emocji na koniec, no to spełnił swoje zadanie. Mamy nadzieję, że gdzieś tam to szczęście uśmiechnie się do biało-czerwonych, a przecież w tym finale będziemy mieli naszego reprezentanta Dominika Kubere, który w tej chwili zapewnił sobie już, mimo tego, że wystartował tylko w trzech z czterech turniejów, był pierwszym rezerwowym, nie awansował z Sex Challenge, czy był mocno rozczarowany na początku sezonu, już zapewnił sobie występy w cyklu Sek na sezon 2023 i to on może rozdawać karty w tym wielkim finale. Co na to nasze studio? A nasze studio mówi tak, niech tak będzie zatem, panowie, jak przewiduje Rafał Darżynkiewicz, czyli stawiamy na zwycięstwo Dominika Kubery, za nim Dan Biuli, na trzecim miejscu Leon Madsen i czwarty w finale Mikkel Mikkelsen. Panowie, dwa wyścigi barażowe. Tak. Myślę, że oby Rafał spełniły się twoje scenariusze, jak żeśmy to w Łodzi też scenariuszowali i żeśmy sobie wszystko nam się zgodziło, także życzę tego scenariusza. Ale to jak... rzeczywiście hitchcockowskie rozstrzygnięcia by były tutaj na torze w Pardubicach. Zobaczmy. Trzeba się w ogóle zapytać, czy Patryk jest gotowy. Dominik Kubera idzie tropem Leona Madsena. Mikkelsen z pierwszego pola. Leon pole czwarte. Leon Madsen w żółtym. I Dan białek. Tak jest, już inaczej być nie mogło. Nie mamy nic przeciwko temu, żeby teraz zginął od własnej broni Mikkelsen, bo tutaj drugi tor Dominika Kubery. Byłoby pięknie, gdyby udało się założyć na Duńczyka. Ja tak spoglądam w program zawodów. Mikkelsen, podobnie jak Patryk Dudek, w pierwszej serii startów, bardzo dawno temu, startował z pierwszego pola, zdobył 3 punkty wtedy. No dokładnie, Mikkelsen 3, tak, ale... No jeden i drugi zawodnik, tutaj z racji z moich pewnych obserwacji, to są dobrymi startowcami, ale stawiam na Dominika, bo on jest z mojego punktu jeszcze z moim rodakiem, jeszcze jest lepszy i nałożę Kelsena i raczej tutaj będę obstawiał, żeby Dominik tutaj rozegra ten pierwszy łuk. Zobaczymy, co Leon Madsen z tego czwartego pola. Jest taka sama sytuacja jak w Łodzi. Tor jest po biegu barażowym nierównany. Madsen może tam się troszeczkę z tą usypaną tam znaleźć i też, żeby tylko być czujny, musi być Dominik, żeby tam gdzieś się Madsen nie pojawił. Myślę, że najbardziej
rozemocjonowany tym finałem będzie Janusz Kołodziej, który będzie tutaj z pewnością gdzieś z Krzyśkiem Cegielskim oglądać wspólnie z nami to, co będzie się działo na torze. Taki scenariusz, panowie, Kubera zakłada Mikkelsena, zgodnie z tym, co mówisz, Sebastian. Biuli idzie po zewnętrznej, Dominik go nie wywozi za szeroko, nie ma miejsca dla Madsena, który próbuje przycinać, ale tam Mikkelsen jedzie cały czas po wewnętrznej, bo nie ma którędy pojechać i mamy kolejność, o której przed chwilą rozmawialiśmy. Mamy ten scenariusz, co Rafał przewiduje i życzę, żeby się to spełniło, żeby no, powiodło się naszym rodakom. To co, wpisujemy w ciemno program zawodów? Są tu odważni w studiu? Może, możemy małymi zaznaczyć nasze tak się może wydarzyć, ale jednak no, Michael Mikkelsen i Leon Madsen to są światowej klasy zawodnicy i niestety będzie ciężko. Oczywiście trzymamy kciuki za taki scenariusz, ale no, patrząc na to, jak prezentują się dzisiaj dwaj Duńczycy, będzie niezwykle, niezwykle trudno. Dominik Kubera dwa ostatnie biegi wygrał z pola pierwszego. To było w 16 i w 18 biegu, więc chwilę odpoczywał, ale nie za długo, więc teraz z pola drugiego pojedzie. Kluczowy start dla Dominika Kubery, który już tam przygotowuje się do startu. Teraz Leon Madsen, jak widzimy, myślałem, że już wsiądzie na swój motocykl, ale jeszcze gdzieś tam poszedł do swojego boksu. Dominik Kubera i Mikkelsen chyba najbardziej głodni są tego występu w finale. Oni nie jechali w tym biegu ostatniej szansy. Też już im pewnie trochę chłodno się zrobiło. To nie jest korzyścią na pewno. Lepiej czekać i ten jeszcze dzisiaj, jak tu wspomnieliśmy, przy tej temperaturze jest motocykle stygną i sam wiem, że warto byłoby utrzymywać w temperaturze te motocykle, żeby była ta sama charakterystyka, jak była w tych ostatnich biegach. Także no, nie jest to na pewno dobre, ale to też widzieliśmy na podglądzie, też Państwo siedząc w tele, oglądając i śledząc te zawody, że Madsen jakąś krótką rozmowę miał z Mikkelsenem, czy to nie jakaś taktyka, nie wiem, miejmy nadzieję, że nie. Ja już widziałem, że no tak szczwanie zachowywał się Leon Madsen w tym biegu ostatniej szansy. On w zasadzie już przy wejściu w drugi wiraż częściej się oglądał za siebie, gdzie jest Janusz Kołodziej, niż myślał o tym, jaką ścieżkę obierać do przodu. Myślę, że bardziej no, sam był zdziwiony, że i na pewno szukał Janusza Kołodzieja, gdzie jest, akurat w czterech jechali, nie w sześciu, szukał, gdzie jest Janusz, bo wiedział, że jak Janusz jest czwarty, to on ma duże szanse. Szanowni Państwo, czy to jest ostatni wyścig tegorocznego Tauron Speedway Euro Championship? Rozstrzygnięcia dadzą nam odpowiedzi. Przenosimy się do Rafała Darżynkiewicza i Grzegorza Zęgoty. Finał w Pardubicach przed nami. No i jesteśmy małymi literkami. Gdzieś tam panowie sobie zapisujecie ten najbardziej szczęśliwy dla biało-czerwonych scenariusz, który może być po tym wielkim finale turnieju w Pardubicach, czwartym turnieju Speedway Euro Championship. Wszystko może się zdarzyć, wszystko może być. Rozmawiali ze sobą jeszcze gdzieś tam przed wyjazdem na tor i Mikkelsen, i Madsen. Oni wiedzą, o co jadą. Mogą Duńczycy mieć i złoto, i brąz po tym wyścigu, a mogą mieć dwa wyścigi barażowe, a może tylko srebro i wyścig barażowy. No wszystko zdarzyć się może. Zapisujemy to małymi literkami, ale dużymi literami chciałbym, żebyśmy zapisali jeszcze jedną rzecz. Chwilę temu członek Rady Nadzorczej toruńskiego Apatora Adam Krużyński przysłał nam tutaj razem z Grześkiem Zęgotą taki filmik, na którym rehabilituje się Adrian Miedziński. Adrian, widzieliśmy to, trzymamy kciuki, niech ta rehabilitacja idzie cały czas do przodu i naprawdę mocno nas zbudował ten obraz. Pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie, życzymy zdrowia i wytrwałości w tej rehabilitacji. A Adamowi bardzo dziękujemy za coś bardzo optymistycznego przed tym finałem, który przed nami. Przypomnijmy, Mikkelsen kask czerwony, Kubera kask niebieski, kask biały Dan Biuli, i w kasku żółtym Leon Madsen. Stawka najwyższa z najwyższych. Tytuł indywidualnego mistrza Europy. Jak to wszystko się potoczy?
Zobaczmy, taśma w górę, kto najlepiej, Mikkelsen czy Kubera? Jednak Mikkelsen, Kubera wypchnięty i też wypchnięty przez Leona Madsena. Biuli jedzie na trzeciej pozycji, prowadzi Mikkelsen. Madsen mocno naciskający Dana Biuleja. Biuli czy Madsen? Jednak Madsen i Duńczycy jadą po swoje, biorą tutaj w Pardubicach wszystko. Drugie miejsce Madsena oznaczać będzie tytuł indywidualnego mistrza Europy dla wicelidera cyklu Grand Prix, dla mistrza Europy z 2018 roku, a mistrz ciągle jeszcze panujący, Mikkelsen, wygrywając ten wyścig, zgarnie brązowy medal cyklu Tauron z Euro Speedway Championship za rok 2022. A więc ten najlepszy dla biało-czerwonych scenariusz się nie spełnia. Spełnia się radość Duńczyków. Oni przyjechali tutaj po Mistrzostwo Europy, a wracają nie tylko z Mistrzostwem Europy, ale także z brązowym medalem. Zwycięża w tym wyścigu finałowym i zwycięża w Pardubicach Mikkel Mikkelsen. Drugie miejsce dla Leona Madsena. Trzeci Dan Biuli, a poza podium na czwartym miejscu Dominik Kubera. No nie powiodło się dzisiaj tutaj w Pardubicach biało-czerwonym, a Państwo oglądacie człowieka, który przegrał Mistrzostwo Świata z Bartoszem Zmarznikiem, ale niemalże tydzień później, no po 6 dniach, odbija sobie to, no może nie z nawiązką, ale poprawia sobie humor, bo zdobywa tytuł indywidualnego Mistrza Europy na rok 2022. No i ciągle będziemy oczekiwać na tego Polaka, który wygra cykl SEC, bo tytuł wicemistrzowski wędruje do Janusza Kołodzieja, a triumfem w tym ostatnim finałowym wyścigu Mikkel Mikkelsen zapewnia sobie brązowy medal. Poza podium będzie Patryk Dudek. Na osłodę Dominikowi Kuberze, który dziś zajmie trzecie miejsce w tym turnieju w Pardubicach, pozostaje to, że wywalczył sobie tym bardzo dobrym dziś występem na tym bardzo długim torze miejsce w cyklu SEC na rok 2023. Niepocieszony Grzesiek, ja też niepocieszony, ale, no ale medal mamy. Srebrny, chcieliśmy złota i brązu, mamy tylko srebro. Będziemy czekać następny rok. Tak, wojna polsko-duńska niestety na korzyść Duńczyków. Tutaj jeszcze liczyliśmy po cichu, że Dan Biuli przywiezie za swoimi plecami Leona Madsena, ale niestety Leon Madsen jechał jak po swoje. Już wiedział, że jak tutaj na wyjściu z tego drugiego łuku zbliżył się i wyrównał z Danem Biulim, to już nie pozwoli się zamknąć. Odprostowany jak się tylko da, wjeżdża w ten drugi łuk, przecina tor jazdy Danowi Biulejowi i mknie po drugie miejsce, co tak naprawdę daje mu pełną pulę, pełną satysfakcję i zwycięstwo w Tauron SEC. Więc to, co sobie założył, wszystko się spełniło. Nie zdobył Mistrzostwa Świata, ale zdobywa Mistrzostwo Europy. I jeszcze, co warto podkreślić, dobre wnioski wyciągnął też Mikkel Mikkelsen, bo już w ostatnich właśnie wyścigach on miał ciężko, ale też trzeba przyznać, że jechał z tych zewnętrznych pól. Gdzieś tam no, to było utrudnione zadanie dla niego, a teraz już wybierając te pierwsze pole, wiedział, że musi się skoncentrować na tym starcie na tyle mocno, żeby gdzieś pomknąć już od samego momentu startowego do przodu, mając u swojego boku Dominika Kuberę. No, no właśnie, tutaj była taka kwestia, że tam było moment startowy, wyjście spod taśmy wydawał się być niemalże równy, ale ten dojazd do pierwszego łuku to już była jednak dominacja Duńczyka. No już nie oszukujmy się, Mikkel i Dominik Kubera to są niesamowici startowcy. Oni ten moment startowy mają wytrenowany pod względem technicznym, jak i refleksowym bardzo dobrze i to są jedni z lepszych zawodników pod tym względem na świecie w tej chwili, więc tutaj mogło wszystko potoczyć się jakby różnie i no niestety, no Mikkel ten moment przypilnował bardziej, Dominik no, nie skoczył, ale dojechał, ale niestety brakło na samym wejściu w ten pierwszy łuk i... Przerywam Ci na moment, bo to mamy klasyfikację końcową dzisiejszego turnieju. Zwycięża w Pardubicach, w pierwszych historycznych zawodach
Speedway Euro Championship na czeskiej ziemi w Pardubicach Mikkel Mikkelsen. Drugie miejsce Leon Madsen, trzecie Dan Bewley, najlepszy z Polaków Dominik Kubera na miejscu czwartym, piąty Janusz Kołodziej, ósmy Patryk Dudek, dziewiąty Piotr Pawlicki. Tak, jest w tym czwartym turnieju, no ale w klasyfikacji łącznej triumfuje Leon Madsen. Miał 50 przed tym wyścigiem 51 punktów, ostatecznie ma 53 punkty, bo dorzuca dwójkę i o punkt wyprzedza Janusza Kołodzieja. Natomiast Mikkel Mikkelsen ma 45 punktów i o 3 punkty wyprzedza czwartego w klasyfikacji końcowej Patryka Dudka. Dominik Kubera będzie w klasyfikacji generalnej cyklu SEC za rok 2022 na miejscu piątym, a więc wiemy już przynajmniej, kto będzie ta pierwsza piątka. Pięciu zawodników znamy cyklu SEC na rok 2023. No i ciekawa rzecz, cały czas w czołowej szóstce i pewnie tak zostanie poza czołową szóstkę po turnieju ostatnim cyklu Grand Prix w Toruniu, który 1 października, nie wypadnie Leon Madsen, a więc mistrz Europy nie zabierze ze sobą tutaj prawa do cyklu Grand Prix na rok 2023, bo no, oczywiście pewnie dostanie taki plastron, ale jeśli utrzyma się w czołowej szóstce cyklu Grand Prix, tutaj trochę mocno to, trochę to pokomplikowane, to niestety nie ma takiego przepisu, nie mówi o tym nic regulamin i to jest niemożliwe na tę chwilę, że drugi zawodnik cyklu SEC awansuje do Grand Prix. Nie ma takiej możliwości, wtedy ewentualnie więcej dzikich kart rozdadzą promotorzy i FIM, jeśli chodzi o cykl Grand Prix. Szkoda, bo mogłoby tak być, że jeśli Leon Madsen wygrywa, to przechodzi to na Janusza Kołodzieja. Pewnie Janusz będzie walczył o ten cykl Grand Prix w przyszłym roku. Czy pozostaje, przez SEC, czy przez eliminację. Pozostaje nam trzymać kciuki, że włodarze światowego Speedwaya gdzieś będą mieli na uwadze dobrą, solidną jazdę Janusza Kołodzieja, gdzieś wynagrodzą mu ten udział w Grand Prix, być może w ten sposób, o którym czyli mówisz. Czyli stałą dziką kartę, no bo na tę chwilę no to mielibyśmy trzech naszych reprezentantów w cyklu Grand Prix. Ale to już dyskusja na to, co będzie się działo za tydzień w sobotę w Toruniu i jaka będzie ta pierwsza szóstka. Czy będą w tej szóstce obaj trzej Polacy, czy będzie ich tylko dwóch, a też tak przecież zdarzyć się może, bo jest tam ciasno w walce o brązowy medal. Na razie na tej trzeciej pozycji medalowej jest Patryk Dudek. Za chwilę dekoracja, a właściwie to dekoracje dwie. Będziemy mieli dekoracje za triumf i zakończenie tego turnieju tutaj w Pardubicach. Będziemy mieli także dekoracje mistrza i medalistów Mistrzostw Europy na rok 2022. I taka ciekawostka, jeśli na niemieckiej ziemi w tym roku, bo i w Grand Prix w Teterow zwyciężał Polak, turniej z cyklu Speedway Euro Championship wygrywał też Polak w Gistrow, to dziś tutaj Pardubice będą duńskie, bo będziemy dwukrotnie słuchać hymnu duńskiego. Da triumfatora dziś tutaj w Pardubicach Mikkela Mikkelsena i dla triumfatora cyklu SEC 2022 Leona Madsena. No i proszę, tutaj Dan Bewley jakby powrócił do tej swojej dobrej dyspozycji, którą prezentował w cyklu Grand Prix, a która dziś tam ulotniła się, kiedy Brytyjczyk zapewnił sobie przez Grand Prix Challenge awans do cyklu Grand Prix na rok 2023. Zdarzyły się bardzo słabe, mam tu przede wszystkim na myśli występ Molili, występy w cyklu Grand Prix, ale on ciągle jeszcze też walczy o medal brązowy indywidualnych mistrzostw świata. Więc motywacji nie powinno mu zabraknąć, żeby w tej ostatniej rundzie finałowej w Toruniu powalczyć o brązowy medal. No nie, no myślę, że tutaj Patryk Dudek czy Maciej Janowski będą robili wszystko, żeby znaleźć się na podium u boku
Bartosza Zmarzlika, pewnie też Leona Madsena, który do tytułu mistrza Europy dorzuci także tytuł wicemistrza świata, drugi już w swojej karierze. Tak, warto podkreślić też, że Mikkel Mikkelsen, on dzisiaj no, pojechał świetne zawody, a nie ukrywajmy, że miał za sobą no, kilka tygodni takich dość trudnych, bo ta noga jego była strasznie pokiereszowana. Wykluczyło to przecież Duńczyka na jakiś czas też ze startu, tak, jechał, zrobił sobie przerwę. Grand Prix. Tutaj mamy dekoracje najlepszych. Drugie miejsce dziś w Pardubicach i puchar od przewodniczącego Głównej Komisji Sportu Żużlowego Piotra Szymańskiego, ale także przewodniczącego Europejskiej Federacji Motocyklowej i za chwilę Petr Morawec wręczy, nie, Jan Stowiczek wręczy efektowny puchar, wyjątkowy dla triumfatora pardubickiej imprezy. I co ciekawe, tutaj słyszymy różne opinie i wiele mówi się o tym, czy Praga, czy Pardubice. I tutaj zapytam cię tak podchwytliwie, Grzesiek, jak tak oglądasz zawody na praskiej markecie i te dzisiejsze tutaj w Pardubicach, to Grand Prix gdzie byś chciał oglądać? W Pradze? Bo taka tradycja, bo marketa? Czy jednak Pardubice na tym niesamowitym torze? Bo dzisiaj się okazało nie pierwszy raz, bo tu podzielam zdanie Tomka Lorka, który uważa, że to jeden z najciekawszych torów na świecie. Hymn Danii. Danii po raz pierwszy i dla triumfatora turnieju z Tauron Speedway Euro Championship, tego pierwszego, historycznego, tutaj w Pardubicach dla Mikkela Mikkelsena. Wracając do mojego pytania, chciałbyś Grand Prix na markecie, czy tutaj w Pardubicach? Szczerze, odpowiem no, ci w ten sposób, że chciałbym obu turniejów w Czechach, na jednym i na drugim turnieju, bo dzisiaj mieliśmy fantastyczne zawody w Pardubice, było mnóstwo walki, ja aż byłem w szoku, bo często jak tu przyjeżdżałem, to faktycznie jedna ścieżka gdzieś blisko krawężnika, co najdalej to 4-5 metrów od i te zawody tak wyglądały, że jazda Gęsiego, mimo że czasami w przejściu, no to tej rywalizacji, tych mijanek, no brakowało. Tak naprawdę były, gdzieś tam się zdarzały, ale one jakieś nie było ich znacznie dużo. Państwo słuchają i Państwo patrzą także na klasyfikację końcową cyklu Tauron Speedway Euro Championship 2022. Madsen, Kołodziej, Mikkelsen, Dudek, Kubera. I dlatego, jeżeli tak by miałoby wyglądać Grand Prix w Pardubicach, to ja w to wchodzę obiema rękami, ale znowu no szkoda by mi było pozbyć się na rzecz Pardubic Pragi historycznej. No to, no tak. To Praga ma swój smak, swój urok, no i tutaj to jest stolica, no nie ukrywajmy, że byłoby fajnie, żebyśmy odjechali...